stamtąd dopingowało swoich kibiców. 3 gole Piekowicza, Klata, Włodarczyka. Zobaczymy, którzy piłkarze są w dzisiejszym składzie Legii. W bramce z numerem 1 Łukasz Fabiański. Z numerem 3 Wojciech Szala. Z numerem 4 Dixon Czoto. Z numerem 6 Roger. Z numerem 7 Grzegorz Bronowicki. Z numerem 8 Łukasz Surma. 9 to Piotr Włodarczyk. 10 Marcin Burkhardt. 11 Tomasz Kiełbowicz. 20 Sebastian Szałachowski. I 29 Musa Łatara. Trenerem Legii pan Dariusz Wdowczyk i ustawienie jego drużyny w meczu przeciwko gospodarzom, przeciwko Wiśle Płock. Ustawienie bardzo znane, wiadomo jak Legia gra, wszyscy się przyglądają tej drużynie na wiosnę, bodajże najlepsza drużyna, najbardziej skutecznie grająca i najbardziej widowiskowo. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jestem ciekawy jak w dniu dzisiejszym obrońcy, czy również będą strzelali bramki jak w tych ostatnich meczach. Choć może w dniu dzisiejszym przełamie się Piotr Włodarczyk, który w ostatnim czasie w tych meczach za dużo bramek nie strzelił. Tomasz Kiełbowicz zastępuje dzisiaj Edsona. Teraz już pora na skład gospodarzy, na skład Wisły Płock. W bramce z numerem 1 Jakub Wierzchowski. Przed nim z dwójką Krzysztof Kazimierczak, z trójką Paweł Magdoń, z piątką Nebojsa Żywkowicz, z szóstką Dariusz Romuzga. Numer 14 to Sławomir Peszko, 15 Mitar Pekowicz, 18 Żarko Belada, 20 Patryk Rachwał, 24 Józef Obajdin i 25 Lumir Sedlaczek. Trenerem Wisły Płock, czeski trener pan Józef Czaplar i ustawienie jego drużyny. Tak, no tutaj widzimy takie 4-5-1 można powiedzieć, nawet Pekowicz, który w zeszłym sezonie grał na środku obrony, teraz jest tak bardzo ofensywnie ustawiony. No na pewno trenerzy tutaj żałują, że brakuje im Devoriana i Jelenia, którzy świetnie grają z kontry. Zobaczymy jak się Peszko i Sedlaczek z drugiej strony będą wspomagali te akcje ofensywne drużyny Romuzga. No tak jak patrząc po piłkarzach, po ich wcześniejszych meczach, to można powiedzieć takie dosyć defensywne ustawienie. Także zobaczymy, choć trener we wcześniejszym wywiadzie powiedział, że będą wysoko ich atakować i będą próbować odbierać piłkę, żeby nie grali na kontrę, bo tych piłkarzy za wielu nie ma na kontrę. No zobaczymy, czy tak wysoko rzeczywiście będzie grał Mitar Pekowicz. Teraz pora na zawodników, których dzisiaj na pewno nie zobaczymy, jeśli chodzi o Legię. To jest czwórka graczy kontuzjowanych. Gottwald, Janczyk, Edson, także rezerwowy bramkarz Jan Mucha. Marcin Rosłoń nie został uwzględniony przy powoływaniu kadry na ten mecz. Jeśli chodzi o drużynę Wisły Płock, kontuzjowani Grizonicz, Jeleń, Colakowicz i Gevorian na stadion Wisły Płock. Wracamy za mniej więcej 2 minuty. Z Płocka Dariusz Wdowczyk, teraz trener Legii, kiedyś mistrz Polski z Polonią, ale warto pamiętać o tym, że pracował też w innych polskich klubach, Tomek, między innymi wtedy bodajże, jeśli pamięć mnie nie myli, w Orlenie Płock. Tak, i myślę, że trener Wdowczyk pewnie nie za bardzo dobrze wspomina tutaj tą przygodę. No miał oczywiście dobre momenty, ale jakoś tak ogólnie rzecz biorąc chyba to nie był w jego karierze trenerskiej udany okres tutaj chyba w Orlenie. 7 meczów do tej pory właśnie na tym stadionie w Płocku między Wisłą Płocka a Legią Warszawa. 3 zwycięstwa Wisły, 2 remisy i 2 zwycięstwa Legii. Jak na taki klub nie jest to bilans zbyt korzystny. No z pewnością, no. Tutaj zawsze były oczekiwania duże, jakieś tak niespełnione. Często tak mówili, że grają o puchary na boisku, później tego nie było widać. Później już takie duże rozczarowanie, dużo roszad, kar. Jakoś tak nie było nigdy tutaj atmosfery sukcesu, myślę, w tym klubie. Być może w końcu się to zmieni, na to wszyscy czekają. Główny arbiter tego meczu, pan Marek Ryżek z Piły i jego asystenci już wyprowadzają piłkarzy Wisły Płock i Legii Warszawa w kierunku środkowej linii boiska. Mówiliśmy o tym, że Wisła to jest zespół swojego podwórka, ale jak tu Tomek powiedzieć coś innego, jeśli na 31 punktów zdobytych w tym sezonie 24 piłkarze Wisły zdobyli właśnie na tym stadionie, a z wyjazdów przywieźli 2 zwycięstwa, 1 remis i 8 razy przegrali. No po tych statystykach możemy powiedzieć jedno, że tutaj chyba wszyscy kibice w Płocku są wielkimi optymistami, skoro potrafią tak u siebie ze wszystkimi wygrywać, na wyjazdach tracą te punkty, więc myślę, że dzisiaj na pewno powalczą i mogą sprawić niespodziankę, aczkolwiek widać, że ta Legia jest rozpędzona i będzie tu ciężko jakąś niespodziankę. Oto trójka sędziowska, która będzie pracować właśnie w trakcie tego spotkania. Pan Marek Ryżek, jak mówiłem, jako sędzia główny. Jego asystenci, pan Andrzej Jaremko, Przemysław Głowacki. Sędzią technicznym jest dzisiaj Łukasz Mowlika, delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Andrzej Szczepański.
Legia to jest z kolei zespół, któremu wszystko jedno w tym sezonie. Czy gra na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, czy gra też na boiskach rywali. W 12 meczach u siebie 30 zdobytych punktów, w 12 meczach na wyjeździe 23 oczka, w sumie 53. To znacznie, znacznie więcej niż zgromadziła do tej pory Wisła Płocka, ale też nikt nie ukrywał, nawet przed sezonem, że cele obu drużyn są w tym sezonie zupełnie różne. Ławka rezerwowych Legii Warszawa, na niej bramkarz Maciej Gostomski, także Wesel Indiokowicz, Bartosz Karwan, Aleksander Wukowicz, Jakub Rzeźniczak, Marcin Klat i Cezary Kucharski. Na ławce rezerwowych gospodarzy bramkarz Robert Gubiec, który grał w ostatnim meczu Wisły Płocka, także Maciej Truszczyński, Adrian Mierzejewski, Sead Zilicz, Łukasz Jasiński i Robert Styranowski. Jeśli chodzi o tego ostatniego, bardzo młodego zawodnika, tutaj na dookoła stadionu w klubowej kafejce wszyscy zapewniali nas dzisiaj, że to jest piłkarz, który będzie objawieniem tego zespołu, będzie objawieniem tej ligi. No zobaczymy, na razie niewiele minut spędzonych przez tego zawodnika na boisku. Dwa mecze zaczął od pierwszej minuty, jeden rozegrał w pełnym wymiarze, jeden do 54 chyba minuty spotkania, raz wszedł też na boisko na ostatnie 11-12 minut. Tak, skoro jest taki utalentowany, to na pewno trener ma, da mu dzisiaj szansę przeciwko Legii, na pewno wejdzie na parę minut i będziemy również go mieli okazję zobaczyć, czy tutaj kibice tak na wyrost troszeczkę go tak chwalą, czy naprawdę chłopak ma jakiś talent. Od razu Magdoń miał sporo kłopotów z Szałachowskim, ostatecznie jakoś go powstrzymał, wykorzystując rzecz jasna pomoc swojego partnera ze środka obrony, czyli pomoc Żarko Belady, Burkhardt. Dobrze Kazimierczak, od autu rozpoczną gospodarze. Długi wyrzut, ale wprost na głowę Łukasza Surmy. Burkhardt. Dobrze teraz Magdoń. Żywkowicz. No to akurat nie była dobra interwencja prawego obrońcy Wisły. Piłka na połowie Legii. Spokojnie Musa Łatara do Dixona Czoto. Mówiłeś o tych golach obrońców. Rzeczywiście Edson Łatara. To są zawodnicy, którzy w ostatnich meczach Legii strzelili po golu. Tak, rozpoczynali w ogóle ten festiwal strzelecki Legii w większości meczów, także zobaczymy jak dzisiaj będzie. Na pewno Wisła Płock musi zwrócić uwagę na te stałe fragmenty wykonywane przez Legię, na te wrzutki z rzutów rożnych, z rzutów wolnych w okolicach 16 metra, bo w tych elementach gry naprawdę Legia jest doskonała. Kazimierczak, nieporozumienie z Mitarem Pekowiczem, gwizdek sędziego głównego faulował swojego rywala, to znaczy Musę Łatarę, piłkarz Wisły Płock. Tak, no i teraz widzimy to ustawienie Wisły Płock, naprawdę jest dość defensywne, jeżeli chodzi o nazwiska, choć piłkarze może mają zadania ofensywne, ale do niedawna jeszcze Pekowicz grający w tamtym sezonie bardzo defensywnie, Romuzga w ostatnim meczu również grał bardzo defensywnie. Dzisiaj są jednymi z najbardziej wysuniętych piłkarzy Wisły Płock. Zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na tą grę ich ofensywną, bo tutaj widzimy osamotnionego w przodzie Obajdina. Grali teraz górą legioniści, ale bez większego efektu. Jakub Wierzchowski, dla niego to dosyć szczególny mecz, bo mecz przypadający w dniu jego 29 urodzin. Zatem wszystkiego najlepszego życzymy bramkarzowi Wisły. A co ciekawe, Tomek, tak się składa, za 3 dni 21 urodziny będzie miał bramkarz Legii, Łukasz Fabiański. To jest najwidoczniej czas bramkarzy. Zobaczymy też, czy w tym sensie boiskowym, czy dzisiaj interwencje jednego i drugiego będą na odpowiednim poziomie. Znaczy powiem Ci szczerze, nie wiem co teraz powiedzieć, bo jak ten bramkarz ma urodziny i ten, no to wypadałoby, żeby dzisiaj nic nie wpuścili, więc... Ale dla nas szczerze nie mówiąc, dobrze. Tak, dla nas i dla większości kibiców na pewno. Także życzymy im wszystkiego najlepszego, ale bramki chcielibyśmy, żeby padły. Na szczęście czasami są takie bramki, przy których bramkarze no, niewiele mogą zrobić. I może właśnie tego rodzaju uderzenia będziemy dzisiaj oglądać na stadionie Wisły Płock. Dixon Czoto. Łatara. Długa piłka w stronę Szałachowskiego, bardzo blisko tego piłkarza Magdoń. W środku Bronowicki, jeszcze stara się Burkhardt, odzyskał piłkę Marcin Burkhardt, od razu zagrał do Szałachowskiego. Blisko był Żarko Belada, przeszkodził teraz na tyle istotnie napastnikowi Legii, że Legia straciła swoją szansę. Tak, tutaj Marcin Burkhardt nie chciał zwalniać akcji, widzimy asystę, próbował zaliczyć prawą nogą, zazwyczaj przekłada na swoją lepszą, także tutaj starał się w tempo zagrać do Szałachowskiego, ale ten za mocno sobie tą piłkę przyjął i Belada go dobrze wypchnął, zablokował i już Szałachowski nie mógł dojść do piłki.
Sedlaczek i Bronowicki, lepszy w tym pojedynku piłkarz Legii, Szałachowski, niedokładnie do Bronowickiego, Szala, Pekowicz. Jest gwizdek arbitra, ta dosyć agresywna, kontaktowa gra ze strony Wojciecha Szali, na kim jak na kim, ale na Pekowiczu to raczej dzisiaj większego wrażenia nie powinna zrobić. Tak, tu widzimy taki replay, dosyć dziwna symulka tego piłkarza, tak chciał wymusić faul ewidentny, bardzo dobra decyzja sędziego, złapał pikę w ręce i sędzia odwizał rzut wolny dla Legii. Rafał zostawił piłkę Kazimierczakowi, ten od razu długie podanie posłał w stronę Obajdina, ale piłka wróciła do środkowej strefy boiska. Romuzga ładnie rozgrywa teraz kapitan Wisły, Płock piłkę z partnerami, niebezpieczne zagranie, będzie rzut wolny dla gospodarzy. Romuzga natychmiast podszedł do sędziego, by uczulić go na to zagranie rywala i sędzia przyznał mu rację. Tak, tutaj nie widzieliśmy dokładnie w tej powtórce, ale Łatara zbyt wysoko uniósł nogę i myślę, że dobra decyzja sędziego, rzut wolny pośredni dla Wisły Płock. Jestem bardzo ciekawy, jak Wisła Płock rozegra ten stały fragment gry, bo wiem, że Lubomir Sedlaczek bardzo dobrze te stałe fragmenty wykonuje. Także ciekawy jestem, czy tutaj zagrają, bo będą musieli rozegrać tą piłkę, nie mogą bezpośrednio uderzyć na bramkę, więc myślę, że powinni to dobrze zrobić, bo i nawet jak widzimy teraz Dromuzga się też do tego uderzenia szykuje. Popatrzmy, dwóch piłkarzy zostawiło Magdoniowi i Fabiański pewnie chwyta piłkę, to nie był przyjemny strzał. Tak, no zaskoczył mnie naprawdę zespół Wisły rozwiązaniem tego rzutu wolnego. Przebieg i Romuzga, i Sedlaczek ładnie tutaj do Magdonia, ale widzimy, że Magdoń dysponuje dobrym uderzeniem i tutaj widzimy, boisko jest nierówne, mogło to w jakiś sposób przeszkodzić Fabiańskiemu w interwencji, ale obronił bardzo dobrze. Żywkowicz z prawej strony, Peszko, ale był też Tomasz Kiełbowicz, Dixon Czoto. Piłka zostanie chyba w boisku. Romuzga jeszcze raz podbił piłkę. Kiełbowicz i out dla gospodarzy. Trener Dariusz Wdowczyk mówił przed tym meczem nie tylko to, że to będzie trudne spotkanie dla jego zespołu, ale również dodał, że w sumie celem Legii jest to, by zapewnić sobie spokojne święta, chociaż trochę okrojone, to jednak w poniedziałek piłkarze Legii będą mieli dzień wolnego. No i teraz pytanie, w jakich humorach udadzą się na ten krótki, wolny od zajęć czas. Ja myślę, że cel jest Legii 1, no, wygrać wszystkie mecze do końca i zdobyć tytuł. No, nie mogą się oglądać na innych, czy Wisła straci, czy nie, bo wszyscy w Krakowie liczą na potknięcie Legii, także myślę, że liczą na zwycięstwa. Sedlaczek w pole karne, na jego dośrodkowania trzeba uważać. Pokazał to, gdy był jeszcze piłkarzem Groklinu, między innymi w tym sezonie. Tam bodajże 5 asyst na koncie Czecha. Tutaj w Płocku wszyscy czekają na jego udane ostatnie podania do partnerów. Dzisiaj tym najbardziej wysuniętym w stronę bramki Fabiańskiego napastnikiem Wisły Płock jest Józef Obajdin, piłkarz, który strzelił 2 gole w wygranym tutaj bardzo wysoko, 5-1 meczu z Lechem Poznań. To zresztą było najwyższe zwycięstwo Wisły Płock w historii jej występów w pierwszej lidze. Wojciech Szala ładnie znalazł Szałachowskiego, znowu blisko tego niewysokiego piłkarza, bardzo rosły Paweł Magdoń. Często, Tomek, mówi się, że nie jest dobrze dla obrońcy, jeśli tak znacznie różni się wzrostem, sposobem biegania od swojego rywala. Tutaj mamy Dawida i Goliata, zupełnie inne atuty ma Szałachowski i Magdoń. Jak oceniasz te pojedynki w najbliższych minutach? No ja myślę, że na pewno w powietrzu Magdoń będzie wygrywał te pojedynki. Wiadomo, że Szałachowski jest dynamiczny, szybki i lepiej mu będzie walczyć tak jak w tym momencie tutaj o piłkę, czy dolną, czy górną, przeciwko Wodarczykowi, bo Szałachowski jest taki mały, dynamiczny, więc ci wyżsi piłkarze troszeczkę nie lubią takich małych piłkarzy, którzy są nieobliczalni. Tak, nieobliczalni czasami. Romuzga wyciągnął Dixona Czoto, a Czoto wygarnął swojemu rywalowi piłkę. Zautuł gospodarze. Ostro
atakował rywala teraz Tomasz Kiełbowicz, ale na tyle skutecznie, że zatrzymał Nebojsę Żywkowicza i jeszcze zdobył piłkę dla swojego zespołu. października 2002 roku Wisła Płock przegrała ostatni raz w lidze na tym stadionie z Legią Warszawa. Przegrała wtedy 0-2, ale tak jak mówiliśmy, ten bilans spotkań obu drużyn tutaj w Płocku jest korzystny. Z drugiej strony trzeba podkreślić, no, że jeśli Legia koniecznie chce z kimś wygrać na stadionie w Warszawie, to powinna życzyć sobie za rywala właśnie Wisłę Płock, bo świetnie sobie radzi w konfrontacjach, które mają miejsce w Warszawie. Tak, przypominając ostatni mecz Wisły Płock w Legii, jak pamiętam te bramki, to naprawdę no, takie prezenty obrońcy Wisły Płock prezentowali piłkarzom Legii, że trudno było ich nie wykorzystać. Także pamiętam dobrze, dużo takich błędów porobili. Także mam nadzieję, że wciągnęli wnioski i unikną dzisiaj takich kompromitujących błędów. Przed chwilą na naszych ekranach jeden z piłkarzy, którzy wtedy pokonali bramkarza Wisły Płock. Dokonał tego też Marcin Klat, który dzisiaj wraca do kadry meczowej Legii, jest na ławce rezerwowych. Warto przypomnieć, że ostatni raz w meczu ligowym oglądaliśmy go 22 października, gdy Legia grała w Lubinie z Zagłębiem, wygrała tam ten mecz 1-0, ale Klat bodajże 10 czy 9 minut spędził na boisku i opuścił je z bardzo groźną kontuzją, jak się okazało. Kontuzją, która pozwoliła mu wrócić do kadry dopiero dzisiaj. Peszko, dobra kontra Wisły Płock, w polu karnym jest Pekowicz. Peszko, on też będzie miał dzisiaj kłopoty z kimś takim jak Dixon Czoto, bo jeśli chodzi o siłę fizyczną, no tutaj trudno z nim rywalizować. Tak, ale decyduje spryt, umiejętności, nie do końca warunki fizyczne. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Czasami mniejszy zawodnik, czasami większy jest lepszy. Przypominam sobie Maradonę. Maradona był najlepszy, a warunki fizyczne miał słabe. Popatrzmy, Obajdini Fabiański. Jeszcze raz dośrodkowanie w pole karne Legii i Obajdin, który wygrał pojedynek o piłkę ze swoim rywalem, wyraźnie go wyprzedził w powietrzu. Tak, no ja o dziwo troszeczkę można było liczyć na to, że pierwsze takie zagrożenie pod bramką stworzy Legia, jednak tutaj na razie dobrze w defensywie gra Wisła Płock, odbiera te piłki, kontruje i jak widzieliśmy zagroziła jako pierwsza w bramce przeciwnika takim strzałem głową. No nie była to jakaś wybitna sytuacja, ale można było się pokusić o może lepsze uderzenie i więcej problemów miałby Fabiański. Ponad 11 minut meczu za nami. Legia rzeczywiście nie zaniepokoiła jeszcze tak na dobre Jakuba Wierzchowskiego. Czynią to na razie piłkarze trenera Józefa Czaplara. Jeśli chodzi o trenerów, też ciekawa historia. Józef Czaplar i Dariusz Wdowczyk to trenerzy urodzeni w tym samym roku, w 62. Obaj mają 43 lata. No i mniej więcej w tym samym czasie osiągali swoje największe sukcesy. Trener Dariusz Wdowczyk, co doskonale przecież pamiętasz, mistrzostwo Polski z Polonią w roku 2000. Natomiast Józef Czaplar rok później raptem został wicemistrzem Europy jako trener reprezentacji do lat 18 Czech. Natomiast w kolejnym sezonie, kolejny sezon zakończył mistrzostwem kraju, które to mistrzostwo zdobył jako trener Slovana Liberec. Tak, ale myślę, że te największe sukcesy przed tymi trenerami. Także na pewno oni w to wierzą i dopiero tą karierę prawdziwą trenerską rozpoczynają. Ale chciałem taką ciekawostkę powiedzieć. Mam takie wrażenie z tej pozycji, że piłka jest jakby, nie wiem, tak niezbyt dobrze wyważona, mam wrażenie, jakby się nadawała do wymiany. Choć na pewno mam takie wrażenie spowodowane też również stanem boiska, że ona tak skacze, ale w momencie, kiedy ona lata w powietrzu, takie jakieś robi dziwne ruchy, mam takie wrażenie, nie wiem, no piłkarze tego na razie widzę nie odczuwają, sędzia tego nie zauważył, ale jestem ciekawy, czy w końcu te piłki jakoś nie wymienią. Niedobre zagranie Szali, Romuzga, Obajdin, z lewej strony Lumir Sedlaczek, poszedł teraz ładnie Kazimierczak, jest Pekowicz, ale bardzo dobrze wrócili już piłkarze Legii, teraz w sile 8 bronią dostępu do bramki Fabiańskiego. Rafał. Dixon Czoto, nie było faulu. Stracili jednak szybko piłkę legioniści. Sedlaczek i Czoto. Rachwał. Romuzga. Chorągiewka w górze. No zaspał teraz trochę Mitar Pekowicz. Rzeczywiście był za linią wyznaczoną przez ostatniego obrońcę Legii. Tak,
nie chcę bronić piłkarzy może, bo teraz tak jak spojrzałem na Sedlaczka, to jest piłkarz, który naprawdę ma tą lewą nogę bardzo dobrze ułożoną i widać, że jednak to boisko będzie im przeszkadzało w zorganizowaniu jakichś ładnych takich akcji, żebyśmy tutaj się mogli zachwycać jakimiś zagraniami, ale właśnie mam takie wrażenie, że może to być taki mecz takiej siermiężnej piłki, że tak to powiem, walki i myślę mało takiej efektownej gry. Ale wiesz, to wszystko zależy, no bo jeśli dłużej taki wynik się będzie utrzymywał, to kogo jak kogo, ale trenera Wdowczyka i jego piłkarzy na pewno nie będzie zadowalał, no pewnie będzie wymuszał taki wynik dłużej utrzymujący się, na przykład 0-0, jakąś bardziej energiczną grę do przodu, bardziej prosto, ofensywne. Może nie kombinacyjną, tylko po prostu długa na Włodarczyka bądź na Szałowskiego. Ale wiem, że po ostatnim meczu Legii, jak widziałem, jak oni między sobą z jednej formacji do drugiej grali piłką, było to naprawdę fajnie było na to popatrzeć z góry. Tak, tutaj widzę, że Legia jednak nie będzie chyba mogła tych skrzydeł rozwinąć, bo naprawdę warunki są takie trudne, myślę, do gry kombinacyjnej, szybkiej i przez to, myślę, taki trochę wolny mecz będziemy mieli. Dobra interwencja, zdecydowana, szybka, Musy Łatary. Belada, górna piłka w stronę Obajdina i jest już Tomasz Kiełbowicz. Aut dla Wisły Płock. Bo zawsze pamiętam, jak kibice mi zwracali uwagę, no dlaczego wy tak gracie wolno w tej lidze, w Anglii to grają taki szybki futbol, ale ja właśnie często o tym powtarzałem, że płyty to jest podstawa, naprawdę, to mecze są wtedy 30% szybsze, bo to wymusza na piłkarzach szybką grę, lepiej widowiskowo to się ogląda i dla kibiców, i dla samych piłkarzy, naprawdę, gdy nie trzeba cały czas głową dół i kontrolować, że tu się kolanem będzie prowadziło piłkę, tylko ta piłka po prostu ładnie chodzi od nogi do nogi i wtedy naprawdę i to z przyjemnością się gra i kibice są zadowoleni. Burkhardt do Szałachowskiego, dobra interwencja Belady, trafił jednak piłką w Żywkowicza, poprawił swoje zagranie, ale to wszystko kończy się autem dla gości. Sebastian Szałachowski, bardzo aktywny od początku meczu, trzeba też powiedzieć, ale może o tym za chwilę, Roger, pole karne i świetnie Wierzchowski. Tak, pięknie tutaj zaprezentował nam swoje umiejętności, Roger 1-1, zresztą on we wcześniejszych meczach ładnie balansem mijał przeciwników, teraz znów tak w ten podobny sposób wypracował sobie piękną sytuację strzelecką, no i trzeba pochwalić Wierzchowskiego za świetną interwencję. Szala. Sedlaczek w zdecydowany sposób uprzedził teraz Grzegorza Bronowickiego, ale sędzia nie dopatrzył się tam żadnego przewinienia piłkarza Wisły. Włodarczyk, bardzo złe odegranie piłki wprost do Rachwała. Peszko utrzymał się przy piłce. Peszko pokazał się do gry. Dariusz Romuzga. Romuzga, takie krosowe podanie poprzekątne, ale bardzo niedokładne. Tak, ale nie chcę się powtarzać. Wiem, czym to jest spowodowane naprawdę. Ta piłka po prostu skacze i przeszkadza, no i teraz ciężko o jakąś dokładność. Mam nadzieję, że więcej będą trafiali celniej właśnie w piłkę niż niecelnie. No i tu widzimy właśnie tą akcję indywidualną. Naprawdę ten zawodnik to potrafi 1-1 ograć, wszedł w pole karne. Bardzo ładnie też tutaj widzieliśmy obronę Wierzchowską. A w sumie Roger Guerreiro, taki mało widoczny powiedziałbym od pierwszego gwizdka arbitra w Płocku, teraz zademonstrował to, co rzeczywiście przychodzi mu, bo bez większego problemu. Pekowicz. Teraz Pekowicz był faulowany blisko dwóch, nawet trzech w pewnym momencie rywali. I Marcin Burkhardt, który wciąż czeka na takie mecze, jakie już demonstrował, taką grę, jaką już demonstrował wiosną tego roku. Później przydarzyły się słabsze występy, wcześniej były efektowne gole, dużo spekulacji o pewnym miejscu w kadrze na Mundial, no teraz to wszystko po prostu trzeba potwierdzać tak często, jak się da do końca sezonu z punktu widzenia piłkarza. No tak, to jest stare powiedzenie piłkarskie, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, no. Chociaż Marcin w ostatnim meczu zagrał równie dobrze, asystę miał jedną, także myślę, że jak środkowy pomocnik zawsze będzie na bramkę podawał, no tutaj widzieliśmy, jak ta piłka skakała i ciężko było w nią trafić. No trudno było też utrzymać się na nogach, jeśli chodzi o Piotra Włodarczyka. Był tam ostry pojedynek o piłkę z Patrykiem Rachwałem, no i nie wyhamował w porę napastnik Legii.
pokazywał zresztą, że był popychany, ale to oczywiście nie przyniosło żadnego efektu. Wcześniej sędzia nie zdecydował się na żadną interwencję, na podniesienie chorągiewki, bo te uwagi były skierowane do asystenta, no to trudno było oczekiwać, że zrobi to po 10 sekundach. Burkhardt! Tak, tutaj był teraz, widzieliśmy, naciskany z tyłu. Myślę, że ciężko mu było jakoś dokładnie oddać to uderzenie. Także tutaj dobra rola zawodnika Wisły, który, wiedząc, że Marcin Burkhardt dysponuje takim dobrym uderzeniem z dystansu, naciskał go tu i nie pozwoli mu dobrze oddać tego strzału. Włodarczyk ładnie głową do Bronowickiego. Bronowicki dał sobie radę z Sedlaczkiem, ale ten bardzo agresywnie gonił piłkarza Legii, dogonił go i zaatakował. Teraz Szala nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Tak, byłem ciekawy przed meczem, jak tutaj ta lewa strona Wisły Płocku sobie będzie radziła, bo w meczu ostatnim Legia naprawdę po tej prawej stronie grała wyśmienicie, także na pewno trener Czaplar tutaj uczulił zawodników na tą prawą stronę Legii. Jak na razie tu defensywie sobie nieźle radzą. Teraz Legia będzie miała okazję, stały fragment gry, wcześniej zagranie bodajże ręką Patryka Rachwała. Dlatego, o właśnie, taką decyzję podjął sędzia Marek Ryżek. No dosyć daleko jest do bramki Jakuba Wierzchowskiego, ale jest, myślę, wielu piłkarzy, którzy z takiej odległości mogą od razu strzelać. Nie ma dzisiaj Edsona, ale jest Kiełbowicz. On też parę ładnych goli strzelił daleko. Oczywiście, bardzo dużo ładnych bramek strzelił. Również i Burkhardt dużo bramek strzela z rzutów wolnych. I Włodarczyk również, grając w Widzewie i w Legii, też tak zagrane piłki do boku bądź z miejsca. Zobaczymy, jak teraz będzie. Kiełbowicz i tuż obok prawego słupka bramki Jakuba Wierzchowskiego. Tak, to ładne uderzenie nad murem. Także tutaj, ale widać było, że bramkarz Wisły Płock kontrolował ten lot. No, ładnie, mocno dokręcił tę piłkę do bramki. Tak, tutaj nie spodziewał się do końca, który zawodniku będzie uderzał. Dwóch stało takich, których może ten stały fragment wykonywać. Także myślę, dobre uderzenie, ale nie ma mowy o bramce, bo tutaj nawet jakby szło w światło bramki, to myślę, że bramkarz Wisły był na miejscu. 20 minut spotkania za nami. Wisła Płock remisuje z Legią 0-0. Rzeczywiście do tej pory nie jest to porywające widowisko, ale widać, myślę, po obu stronach, że no, do czegoś takiego jak podjęcie maksymalnego ryzyka w tym spotkaniu jeszcze naprawdę długa droga. Jedni i drudzy w pewnym sensie czekają, niby starają się stworzyć jakąś sytuację, ale to jeszcze jest nieprzekonujące. To jest takie wstępne granie, powiedziałbym. Tak, tak, ja myślę, że... Ale możemy się spodziewać, im dłużej ten mecz będzie trwał, tym będzie większa nerwowość. Na pewno w zespole Legii będą musieli się bardziej otworzyć i na pewno lepsze widowisko nam się zrobi. Gra tutaj kandydat do tytułu, finalista Pucharu Polski, więc możemy sobie dużo obiecywać na pewno po tym meczu. No właśnie, a z twojego doświadczenia, Tomek, co wynika w tej kwestii nastawienia piłkarzy Wisły do końcówki tego sezonu ligowego i tego finałowego dwumeczu o Puchar Polski? Rzeczywiście jest tak, że Wisła Płock teraz myśli tylko o jednym, o zdobyciu tego pucharu, a w lidze zagramy na tyle, na ile da się? Znaczy, ja myślę, że przeciwko Legii wszyscy na maksa się sprężają. To jest taki przeciwnik, który wywołuje wśród piłkarzy i nie tylko, kibice się też nastawiają na mecze przeciwko Legii. Sprężają się podwójnie, więc nie ma tu żadnej kalkulacji, uważam. Aczkolwiek tutaj widzę, że na pewno Jeleń ma jakąś kontuzję, to trener go oszczędza, ale już chcą na ten mecz finałowy z Zagłębiem, żeby był gotowy, także nie ma ryzyka. Ważniejszy jest po prostu finał Pucharu Polski. Burkhardt! Jależ bramka! To jest to, co on potrafi robić doskonale! Z Odrą Wodzisław był piękny gol w końcówce meczu na 2-1, a teraz Marcin Burkhardt złożył się tak jak wtedy, niemal identycznie. Jakub Wierzchowski nawet nie drgnął. Tak, no zrobił to wyśmienicie. Wcześniej widzieliśmy ten nieudany jego strzał z dystansu, piłkę z powietrza uderzył niecelnie, był naciskany z tyłu, teraz sobie dobrze tą sytuację wypracował, naprawdę uderzył ją bardzo pięknie z woleja, złożył się idealnie, tak tutaj troszeczkę przypadkowo mu spadł, ale już nie był pod presją, pięknie się złożył, myślę, że nie do obrony strzał, bardzo piękna bramka. Wcześniej piłka odbita od Sławomira Peszki, to nie była szczęśliwa interwencja, bo z kolei później piłka trafiła do Burkharda, no a on zrobił z piłką właśnie coś takiego. Naprawdę, grałem przeciwko Legii w ostatnim czasie,
drużyny mogą być naprawdę załamane. Nie mogą praktycznie dopuścić do żadnej sytuacji, bo Legia jest bezlitosna, wykorzystuje wszystko. Jest to praktycznie pierwsza sytuacja tej drużyny w tym meczu, od razu wykorzystana. Jest 1-0, mecz się ustawia już ewidentnie pod grę Legii, także skutecznością w tym sezonie naprawdę Legia imponuje. Stracił piłkę Szałachowski, ale jest i tak aut dla Legii Warszawa. Grę rozpocznie Wojciech Szala, pokazuje się do gry Bronowicki. Faulowany teraz przez Magdonia. Myślę, że to, co teraz Wiśle Płock w ogóle nie jest potrzebne, to stałe fragmenty gry, takie dłuższe minuty spędzone w obrębie własnego pola karnego. Jeszcze zwłaszcza właśnie tutaj, jak wspomniałeś, w okolicach szesnastki, to jest znowu doskonała okazja. Wiemy, jak dobrze gra głową Łatara, Włodarczyk, także i Roger również strzelał w tym sezonie bramki głową. Także tutaj znowu doskonała okazja, niepotrzebne faule, myślę, piłkarze Wisły, zresztą wspominaliśmy o tym. Zobaczymy, jak teraz Legia zagra ten stały fragment. Burkhardt i Wierzchowski. A co ciekawe, najpierw chyba Marcin Burkhardt kopnął piłkę, tak mi się wydaje, a później zabrzmiał gwizdek arbitra. No być może to jakiś był gwizdek z trybun i trochę nam się tutaj pomyliło, bo widzę, że sędzia nie przerwał tej całej akcji i puścił grę. Ale jeden z piłkarzy Wisły Płock, to jest Nebojsa Żywkowicz, został teraz przy Wierzchowskim. Gra jest przerwana. Doznał kontuzji, próbując przeszkodzić tam w kończeniu tej akcji strzałem któremuś z rywali. Marcin Burkhardt właśnie strzelił swojego 4. gola w tym sezonie. Ma też na koncie 5 asyst. No ten dorobek wygląda coraz lepiej. Tak, ten początek naprawdę się sprężył, dobrze się przygotował w okresie przygotowawczym. Dość głośno się mówi o jego występach w reprezentacji. Ja myślę, że no zasługuje powoli naprawdę na tą grę i szansę od trenera Janasa. Choć trener Janas go bardzo dobrze gra. Drugim trenerem jest trener Skorża, który jak wiemy no za bardzo w ostatnim czasie nie przepadał za Marcinem, choć oficjalnie to aż tak źle może nie wygląda. Ale myślę, że swoją grą tutaj chyba wszystkich przekonuje do tego, żeby w końcu mu tą szansę dać, bo naprawdę te mecze ma niezłe. Jak widzimy, chyba rozcięta warga, jeśli chodzi o Nebojsę Żywkowicza. Powinien niedługo wrócić na boisko ten zawodnik. Teraz jego miejsce zajął Patryk Rachwał. Wisła Płock nie chce dopuścić do tego, by była jakaś dziura z prawej strony linii obronnej, dlatego teraz asekuracja ze strony Rachwała. Peszko. Goni go Kiełbowicz, Peszko. Kiełbowicz nie pozwolił mu na zbyt wiele. Romuzga. Nebojsa Żywkowicz jest już na placu, zatem za chwilę Patryk Rachwał przesunie się do przodu, by uczestniczyć w akcjach ofensywnych swojego zespołu. Przez ostatnie sekundy był z tego wyłączony. A to Sebastian Szałachowski. 3 gole strzelone przez tego piłkarza wiosną, co oznacza, że jest najskuteczniejszym strzelcem. Burkhardt ma po tym trafieniu też 3 gole na koncie i Dawid Janczyk, który 2 razy pokonał bramkarza Groklinu, a później raz bramkarza Krakowi, również ma 3 gole strzelone wiosną. Tak, to jest duża siła właśnie tego zespołu, że wszyscy po trochu strzelają bramki. Nie jest to skupione na jednym piłkarzu, tylko po prostu i obrońcy, i pomocnicy, i napastnicy strzelają bramki. No i teraz bardzo gorący moment. Grzegorz Bronowicki ucieka jako parzony od pola karnego. Wiele osób, zdaje się, widziało zagranie ręką legionisty w polu karnym. Sędzia podjął decyzję, że należy się rzut wolny drużynie Wisły Płock. No, sędzia to ewidentnie odgwizdał rzut wolny, choć ja bym tutaj żadnego wolnego nie odgwizdał, bo tutaj jakiegoś tak może nie widziałem, może ten zwolniony tempo nam tutaj troszeczkę tak gmatwa tą całą ocenę. Chyba trzeba było puścić tę grę, prawda? Nie gwizdać ani ręki, ani rzutu wolnego, tak, po faulu Pekowicza. Ręka zdecydowanie przypadkowa. No sędzia tutaj dopatrzył się faulu i po prostu odgwizdał rzut wolny. 28 minuta, Wisła Płock, Legia 0-1 i w ataku goście. Ładnie tę akcję prowadzi Roger Guerreiro. Teraz chciałem powiedzieć miękko w pole karne, ale dobrze, że poczekałem, bo to jednak wcale nie było takie miękkie, wolne zagranie. Piłka posłana za wysoko i za mocno. Ale widać, że jak prowadzi piłkę
czy płyta słaba, czy nie, nie przeszkadza mu to. Tak mi się teraz przypomniały te warunki wcześniejsze, jak były trudne, i czy śnieg, czy błoto, to również bardzo dobre. Dobrze kontrolował tą piłkę, także tak tutaj pan Ptak bardzo chciał, żeby piłkarze Pogoni nie rozgrywali meczy w tych trudnych warunkach, bo Brazylijczycy wolą na takich ładnych płytach grać, a tutaj Brazylijczyk naprawdę dobrze się spisuje technicznie w każdych warunkach. Zresztą to samo można powiedzieć o Edsonie, który pierwszy raz, jak stwierdził, widział takie warunki pogodowe, jakie zastał tutaj w Polsce, i też jakoś się do nich w miarę szybko przystosował. Dwa gole, cztery asysty, wszystko na ten temat. Oczywiście, no myślę, że dobry piłkarz technicznie potrafi sobie poradzić w każdych warunkach. Ouattara, Choto, no zagrał piłkę, wpadł w niego Peszko, teraz protesty Dixona Choto. Sędzia w tym momencie wraca do miejsca tego faulu. No zobaczmy, no zdecydowanie faulowany Dixon Choto. Miał mnóstwo pretensji obrońca z Zimbabwe do Sławomira Peszki. Uważał, że to już było wykonane z premedytacją, że wiedział, że do tej piłki nie dojdzie. Tak, po prostu był spóźniony Peszko. Ewidentnie chciał w jakiś sposób wskoczyć może na Choto. Nie tyle wygrać ten pojedynek, co jakoś go sfaulować, i myślę, słuszne pretensje i dobra decyzja sędziego o rzucie wolnym. Włodarczyk zagrał za plecy Burkharda. Jeszcze stara się teraz powalczyć o odbiór piłki. Żiwkowicz, Belada. I jeszcze raz Żiwkowicz. Wyrzucił piłkę za boisko. Wykonał podanie, co prawda na kilkadziesiąt metrów, ale takie, z którego nie można było odnieść żadnej korzyści. Ja myślę, że też tutaj kibice i trener żałują bardzo. Zresztą jak mówił to trener Pisz w wywiadzie przedmeczowym, że nie ma Geworiana, nie ma Jelenia. To są tacy kreatywni piłkarze. Teraz właśnie bardzo by się przydali do takiej gry. Nawet nie tylko na kontrę, ale jakiejkolwiek ofensywnej. Myślę, że nie wiem, jak tutaj piłkarze Wisły wyglądają na ławce rezerwowych, ale potrzeba jakichś piłkarzy takich, którzy potrafią bardzo dobrze kreatywnie grać do przodu. No to zobaczymy, może w takim razie pojawi się Robert Styranowski na boisku albo Adrian Mierzejewski, który może by trochę rozruszał boczne sektory boiska. Zobaczymy, no na razie chyba jeszcze jest za szybko, by Józef Czaplar stawiał wszystko na jedną kartę i podejmował już te ostateczne decyzje personalne. Choć z drugiej strony Wisła po tym, jak straciła gola, nie zrobiła żadnej dobrej akcji. Szala. Faulowany przez Sedlaczka, znowu protesty na trybunach. Wojciech Szala znalazł się teraz w środku boiska. Miał tam przez chwilę trochę problemów. A to jest właśnie ten moment. No podstawił nogę Sedlaczek Wojciechowi Szali. Myślę, że tam można było spokojnie dyktować rzut wolny. Wisła Płock to zespół, który wygrał każde z ostatnich czterech spotkań rozgrywanych właśnie tutaj. Gdyby tak sięgnąć do ostatniej porażki Wisły Płock na tym właśnie stadionie, czyli do meczu z Wisłą Kraków, przegranego 1-2, to się okaże, że od tamtej pory Wisła wygrała 6 meczów na własnym obiekcie i dwa razy tylko zremisowała. Jeśli chodzi o cały sezon, straciła we wszystkich meczach na swoim boisku tylko 8 goli. Lepsza pod tym względem w lidze jest tylko Wisła Kraków. No tak, ale każda seria się kiedyś kończy, tak? To także prawda, a poza tym jak teraz mamy 1-0 dla Legii, no to już nie chodzi o te gole stracone, trzeba po prostu to odrobić. Tak, no ale w grze Wisły Płock za bardzo się nic nie zmieniło, grają dalej defensywnie, liczą na jakieś kontry, bo inaczej tego nazwać nie można. Cały czas akcje widzimy, są na połowie Wisły Płock, także myślę, że w przerwie jakieś, a jak nie, to zaraz może z 20 minut do końca już bardziej się otworzą i wtedy bardziej zaryzykują. Oczywiście 1-0 to jest wynik otwarty, to jeszcze wszystko możliwe, jeszcze nic nie można przesądzać, pomimo tego, że praktycznie poza tym strzałem głową Wisła pod za dużo tych sytuacji na razie nie stworzyła, ale jeszcze jest trochę czasu, poczekajmy. Sedlaczek doszedł do piłki, czeski pomocnik Wisły, Romuzga, Obajdin, Peszko, ładnie sobie piłkę podbija, ładnie on sobie przygotował do strzału, ale to uderzenie lewą nogą już młodemu zawodnikowi Wisły nie wyszło. Tak, ale tak
To się tak popularnie nazywa farfocel, taki strzał na bramkę, ale jak widzieliśmy te kozły, to bramkarz naprawdę musi być skoncentrowany, bo może się zdarzyć przykra niespodzianka jemu i ta piłka nagle się odbić od jakiejś grudki i go zaskoczyć. Także każdy strzał na bramkę myślę, że jest dobrą decyzją i tutaj Peszko, choć to nie wyglądało aż tak rewelacyjnie, ale myślę, że dobra decyzja tego piłkarza. Tomasz Kiełbowicz, wyskoczył w górę Roger. Znowu brazylijski pomocnik Legii, Sedlaczek i Czoto. Peszko. Rafał, Sedlaczek, Pekowicz, Romuzga. Ładnie to teraz rozegrał kapitan Wisły, Kazimierczak. Natrafił na Wojciecha Szale. No i nie uzyskał choćby rzutu rożnego. Bronowicki. Tak, ale ta cała akcja z pierwszej piłki naprawdę mi zaimponowała. Dużo ładnych zagrań z pierwszej piłki. Wszystko w tempo. No, tylko Kazimierczak już nie potrafił tej całej akcji ładnie zakończyć dośrodkowaniem bądź strzałem. A takim ośrodkiem decyzyjnym w tej akcji widać było wyraźnie był Dariusz Romuzga. On podjął właściwe decyzje, ładnie rozrzucił akcję potem do lewej strony. To jest na pewno zawodnik, na którego liczy trener Józef Czaplar, zwłaszcza gdy nie ma Jelenia, który przecież często bierze na siebie rozgrywanie akcji, schodzi do boku, asystuje. Dzisiaj bez Jelenia gra Wisła Płock. No na pewno Romuzga jest troszeczkę innym piłkarzem, ale tak jak wspomniałeś, ten ciężar gry bierze na siebie, rozrzuca, dobrze rozgrywa te piłki, dobry ma strzał z dystansu. No Jeleń jest takim bardziej dynamicznym piłkarzem, szybkim i bardzo skutecznym w ofensywie. A bardzo skupiony jest za to trener Legii, Dariusz Wdowczyk. Mówił przed tym meczem, żeby zapewnić sobie spokojne święta, ale przecież pamiętamy ostatni mecz w tamtym roku, gdy trzeba było wygrać z Łęczną, by sobie zapewnić fajną przerwę. No i Legia przegrała 0-2. Włodarczyk i Wierzchowski. Tak, no teraz nie widzieliśmy zaskoczenia. Włodarczyk tutaj jako jedyny piłkarz podszedł do tego uderzenia. Z góry było wiadomo, że on uderzy. Czasami właśnie myślę, że piłkarze przynajmniej w dwóch powinni stać, żeby jakąś tam wprowadzić zamieszanie u bramkarzy bądź obrońców. Także tutaj Włodarczyk z prostego podbicia, ale w środek. Teraz najwięcej zamieszania dla Wierzchowskiego mógł sprawić Nebojsa Żiwkowicz, który był o krok od tego, by musnąć piłkę. Włodarczyk, Burkhardt i znowu Wierzchowski tylko odprowadzał piłkę wzrokiem. Momentalnie poszybowała ta piłka uderzona przez Marcina Burkharda. Tym razem wydaje mi się prostym podbiciem uderzał pomocnik Legii. Jeszcze jakiś grymas bólu. No, tak, piłka jednak dosyć daleko od bramki. Tak, dosyć daleko, albo bardzo silnie uderzono naprawdę. Tutaj widać Włodarczyk ładnie zastawił się na 16, wycofał do tyłu. Burkhardt się nie zastanawiał, uderzenie. Oczywiście niecelne, ale to jest ważne. Próbuje, ten piłkarz widzieliśmy wcześniej, też niecelne. Próbował, aż w końcu strzelił przepiękną bramkę. Ważne jest też to, że znalazł znowu taką pozycję do oddania strzału, bo wydaje się, że piłkarze Wisły Płock, nie to, że od pewnego momentu, gdy strzelił im gola, w ogóle powinni uważać na te zejścia Burkharda tak na wprost pola karnego na 20 metr, no bo to jest to, co on uwielbia. Surma. Aut dla Wisły. Żiwkowicz. Peszko był naciskany. Teraz w tej samej sytuacji Żiwkowicz pędzi Szałachowski w stronę Wierzchowskiego. Wierzchowski chyba mógł lepiej wykopnąć tę piłkę. Nie był Szałachowski jeszcze tak blisko, żeby panikować. Tak, ale ja wspominałem o tej płycie. Naprawdę z boiska to się czuje. Ta piłka tak skakała, że Wierzchowski tylko starał się w nią trafić, żeby gdziekolwiek ją wybić. Miał tutaj pretensje, jak widzieliśmy, żeby do niego nie zagrywać tych piłek, bo może się to źle skończyć dla jego drużyny. Teraz stracił piłkę Nebojsa Żiwkowicz i już po akcji gospodarzy. Bronowicki, Szałachowski i Magdoń. Znowu widzieliśmy blisko siebie
tych piłkarzy. Magdoń teraz lepszy od rywala. Musa Łatara i Łukasz Fabiański. Roger. Ładnie przyjął piłkę Brazylijczyk. Kiełbowicz. Atakuje go Peszko. Nie było faulu. Kiełbowicz po prostu futbolówkę stracił. Sedlaczek do Rachwała. Żiwkowicz. Pokazuje Dariusz Romuzga, żeby grać do niego, żeby grać inaczej, nie na tak małej przestrzeni, bo blisko są rywale i to nie przynosi żadnego efektu. Może skończyć się najwyżej utratą piłki. Dziewiąta minuta. Wciąż nie widać jakoś ożywienia w drużynie gospodarzy, podjęcia jakichś wysiłków zmierzających do zagrożenia Legii. Teraz Legia coraz dłuższymi momentami gra piłką na tej części boiska zajmowanej przez defensywę Wisły Płock. Bronowicki, Surma, Włodarczyk, bardzo energiczny atak Magdonia. Szala i nie ma gola dla Legii Warszawa. Sebastian Szałachowski, wydawało się, że piłka musi znaleźć się w bramce. Rozgrywali piłkarze Legii tą piłkę, rozgrywali, aż w końcu ładnie tutaj pograli dwójkową akcję na boku. Szala świetnie tutaj dośrodkował. No, brakło niewiele Szałachowskiemu, żeby się wpisać na listę strzelców. Naprawdę w ostatnim meczu właśnie w ten sposób strzelił bramkę. Tutaj niewiele mu brakło, aby strzelił kolejnego gola. Szałachowski w ostatnim spotkaniu podwyższył na 3-0 dla Legii w meczu z Lechem. To spotkanie gospodarze ostatecznie wygrali 3-1. A teraz mógł strzelić swojego czwartego gola wiosną. Znowu ma okazję Szałachowski i Kazimierczak, który teraz ładnie pomagał dwójce środkowych obrońców. Oto właśnie interwencja lewego obrońcy Wisły Płock, piłkarza, do którego swego czasu sporo pretensji miał choćby prezes Wisły Płock, Krzysztof Dmoszyński. Prezes Wisły twierdził, że Kazimierczak jeszcze musi uczyć się odpowiedzialności na boisku, porządku, dyscypliny. No, ciekaw jestem, czy to się zmieniło przez te kilka miesięcy od chwili, jak pan Dmoszyński wygłosił te słowa. Kazimierczak rozgrywa bardzo często spotkania, wychodząc od pierwszej minuty w drużynie prowadzonej przez Józefa Czaplara. Teraz interwencja Wierzchowskiego, pełna poświęcenia, bardzo ofiarna. Najważniejsze dla gospodarzy, że skuteczna Marcin Burkhardt niespiesznie zmierza do narożnika boiska. A Dixon Czoto i Musa Łatara obmyślają wariant rozegrania tego rzutu rożnego już w polu karnym gospodarzy. Burkhardt tak na pierwszy słupek, ale wprost na głowę piłkarza Wisły. Fabiański mocno podniósł piłkę, można się dobrze ustawić, by nią powalczyć, ale przy Beladzie nie było żadnego legionisty. Sedlaczek, Szala i Belada. Kiełbowicz, Roger, no właśnie czekają, czy znajdzie się ktoś, kto tę piłkę zgasi, zabierze ją na dół. Tak, a ja czekałem, czy uda się tutaj wygrać właśnie w tej środkowej strefie walkę o piłkę drużynie Wisły Płock, bo na razie w tej drugiej linii i w tej defensywie Legia sobie świetnie radzi. Wisła Płock jest bezradna, przegrywa większość pojedynków w tej strefie i Legia dominuje i właśnie stwarza sytuację. Popatrzmy, jest szansa i nie ma gola dla Legii. Boczna siatka po uderzeniu Piotra Włodarczyka. Tak, a wszystko się zaczęło, tak jak wcześniej wspominaliśmy, w tej drugiej linii. Wygrana walka w środkowej strefie, przechwyt, od razu wyprowadzenie szybkiej kontry, jak widzieliśmy, świetnie tutaj znowu Burkhardt rozprowadził piłkę, Włodarczyk sobie poprawił bez wodu praktycznie do boku, tutaj przeleciał jeden z obrońców, Belada był to, no mógł tutaj się wpisać na listę strzelców Włodarczyk, była to chyba 100% sytuacja Legii, ale oddał strzał i było znowu groźnie pod bramką Wisły Płock. Próbował rajdu środkiem boiska Sławomir Peszko, bezskutecznie. Włodarczyk, z prawej strony Burkhardt, w polu karnym Szałachowski, także Włodarczyk, a z lewej strony Roger. Bronowicki stracił piłkę na 25 metrze od bramki Jakuba Wierzchowskiego, Romuzga. Tak, teraz była szansa na wyprowadzenie kontry przez Wisłę. Piłkarze Legii się nie cofają,
od razu łapią pressingiem i naprawdę tutaj na razie Wisła Płock nie ma czym straszyć. Myślę, że Legia tutaj dominuje w każdej formacji, ma przewagę. Jak widzimy, nawet ciężko się zbliżyć do szesnastki piłkarzom z Wisły Płock. Wściekły Żarko Belada przed chwilą przyjął na głowę uderzenie jednego z rywali. No, rzeczywiście to wygląda na bezradność, to co oglądamy przez ostatnie minuty. Wisła Płock przegrywa 0-1, a jestem przekonany, Tomek, że to raczej oni na tę przerwę czekają. Mocno podniesiona piłka. Gwizdek arbitra. Ja myślę, że na pewno trener Wisły Płock jakieś zrobi jakieś zmiany w ustawieniu. Nie wiem, czy konkretnie będzie wymieniał piłkarzy. Być może z początku drugiej połowy nie, ale na pewno trzeba tutaj zaryzykować. Tutaj teraz jak patrzę, jednym z najbardziej wysuniętych piłkarzy jest Pekowicz, który no nie jest tak wybitnie ofensywnym piłkarzem i za dużo tej gry tak nie kreuje do przodu. Także myślę, że jacyś inni piłkarze powinni wejść, którzy jakimś dryblingiem, może bardziej kombinacyjną grą, może wymuszą na Legii jakieś większe zaangażowanie w defensywie, bo jak na razie to Legia tutaj sobie radzi bardzo dobrze w defensywie i ciężko jakąś składną akcję piłkarzy Wisły Płock, ale tutaj właśnie teraz widzieliśmy trenera Wdowczyka, który pomimo w sumie kontrolowanej gry przez piłkarzy Legii tak jest niezadowolony, jak to zresztą zazwyczaj każdy trener ma, no, że chciałby, żeby piłkarze grali praktycznie bezbłędnie, no, ale się czasami po prostu nie da, ale myślę, że to widać z góry na pojedynek jednostronny, na razie Wisła Płock tutaj nie jest w stanie zagrozić Legii. Roger do Włodarczyka, wraca Belada, spokojnie zagrywa piłkę głową do Jakuba Wierzchowskiego. 45. minuta meczu. Gospodarze przegrywają z Legią 0-1. Nie wyglądają na drużynę, która mogłaby tutaj punkty Legii odebrać. Kiełbowicz. Ładna asekuracja piłki. Dobrze zastawił się przed atakiem Sławomira Peszki. Tak, ale piłka nożna jest nieobliczalną grą. Można zrobić jedną akcję. Tak, i wygrać mecz. Także tutaj na pewno Fabiański musi być cały czas czujny. Zresztą grając w Legii na bramce, za dużo tych sytuacji przeciwnicy nie stwarzają, więc ma się mało strzałów, więc tym bardziej trzeba być rozgrzanym i skoncentrowanym, żeby nie dać się zaskoczyć, ale piłka jest czasami złośliwa i drużyna czasami, nie mając sytuacji, strzela bramkę i więc trzeba być cały czas skoncentrowanym. Łukasz Fabiański ściągnął do siebie Mitara Pekowicza. Jak widzimy, on jednak często pojawia się w linii ataku u boku Józefa Obajdina, no ale szczerze mówiąc, takie samo zagrożenie, czyli praktycznie zerowe, stwarza dla bramki Fabiańskiego jak Obajdin. No, kiepsko widzę tę grę ofensywną Wisły Płock, jeżeli Pekowicz ma tutaj być tym zawodnikiem, który będzie kreował i decydował o tej grze ofensywnej. Nie wiem, no nie widziałem codziennie tego piłkarza na treningach bądź w innych meczach, ale jak na razie no, cała ta formacja ofensywna, gra ofensywna no, nie spisuje się najlepiej Wisły Płock i Legia na dzisiaj na razie nie ma trudnego zadania. No właśnie, tak długo trwało wykonywanie tego rzutu wolnego dla Wisły Płock, że pan Marzec Barek Ryżek stracił cierpliwość, zakończył pierwszą połowę meczu. Połowę, w której Legia była stroną bezdyskusyjnie lepszą i prowadzi 1-0 po golu tego oto zawodnika Marcina Burkharda. Tak, można powiedzieć, że to jest mecz jednostronny. No, Legia tutaj od początku do końca kontroluje. Jestem pod wrażeniem gry Legii, ponieważ za dużo tych sytuacji nie stwarza, a wygrywa mecze i od razu wykorzystuje i te sytuacje i podcina skrzydła przeciwnikom. Także jest wybitnie skuteczna w tym sezonie, ale to znamionuje to, że jest po prostu w bardzo dobrej formie. Mamy teraz pierwszą rozmowę w przerwie tego meczu. Burkhardt, bohater pierwszej połowy, strzelec jedynego jak na razie gola dla Legii. Staje się pan powoli specjalistą od zdobywania ładnych bramek. Znaczy się ładno, no wpadła, cieszę się bardzo z tego, ale musimy uważać, bo jest bardzo ciężka murawa i jeden jakiś przypadkowy błąd i może być 1-1. Nie możemy do tego dopuścić, musimy wyjść w drugiej połowie, strzelić jeszcze jedną bramkę, żeby kontrolować to spotkanie. A dlaczego nie wpadła ta sytuacja bodajże z 36 minuty? Wydawało się, że łatwiej miał pan na wprost za 16 metrów. Taka potężna bomba. No nie trafiłem, nie udało się. Nie wszystko wpada. Może coś w drugiej połowie jeszcze wpadnie. Czy wkładacie wszystkie siły w to spotkanie? Bo wydaje się chyba tak z trybun, że nie za bardzo. Trochę się nudzimy i przed telewizorami, i tu na trybunach. Może w końcówce tej pierwszej połowy zaczęliście grać trochę bardziej agresywnie. No, myślę, że troszkę się rozkręciliśmy w drugiej połowie. Początek był niemrawy. Mówię, no murawa nie pozwala nam na jakieś składne akcje.
jedyne za to właśnie możemy uderzać z daleka lub liczyć na błąd obrońców, ale mam nadzieję, że będzie ciekawiej w drugiej połowie. Co na swoją obronę, to mogę powiedzieć to, że jestem po chorobie tygodniowej i za dobrze się nie czuję. Mamy nadzieję, że pan wytrzyma i że będziemy mieli jeszcze emocje w tym spotkaniu. Dziękuję. Legia już jest wybitnie skuteczna i wszystko praktycznie wykorzystuje, co ma. Piłkarze obu drużyn są już na boisku Wisły. Mitar Pekowicz, który miał w założeniu pomagać Józefowi Obajdinowi w pierwszej połowie meczu. Tak jak mówiliśmy, ani jednego, ani drugiego nie można jakoś specjalnie pozytywnie ocenić. Lumir Sedlaczek starał się, walczył, ale też brakuje wciąż tych jego wyśmienitych podań, które już w jakimś czasie stały się, w jakimś momencie stały się znakiem firmowym czeskiego pomocnika. Kolejny obrazek z pierwszej połowy, gdy starał się wygarnąć piłkę rywalowi. Zagranie ręką Patryka Rachwała, po którym sędzia podyktował rzut wolny. I mamy zmianę. To jest kolejna informacja, którą możemy Państwu teraz zaprezentować. Zawodnik z numerem 10, Adrian Mierzejewski. Zastanawialiśmy się, Tomek, czy przypadkiem on nie dostanie swojej szansy. Nie, no ja myślę, że bardzo dobra decyzja trenera. Myślę, że nawet dwóch takich ofensywnych piłkarzy mógł prowadzić, ale trener, widać, Czaplar zaczyna spokojnie. Jednego takiego ofensywnego piłkarza, który więcej zamieszania będzie wprowadzał, bo naprawdę w tej pierwszej części troszeczkę zbyt destrukcyjnie piłkarze Wisły grali, ale taka była taktyka, żeby tej bramki nie strzelić i może na kontrę zagrać, coś się uda. No nie udało się, więc trzeba troszeczkę zmian wprowadzić. Myślę, że to jest dobre pociągnięcie trenera. Mierzejewski powinien tutaj prowadzić troszeczkę ożywienia w tej grze ofensywnej Wisły Płock. Z autu Wojciech Szala. Gwizdek arbitra, rzut wolny dla Legii. To jest walka o piłkę Grzegorza Bronowickiego z Patrykiem Rachwałem. Marcin Burkhardt już ustawił sobie piłkę i za chwilę wykona rzut wolny. Dobrze w swoim polu karnym Patryk Rachwał. I teraz właśnie on, najbardziej wysunięty w stronę bramki Fabiańskiego, Mitar Pekowicz, ale podobnie jak jego koledzy, bez szans, jeśli chodzi o dojście do piłki. Jest na boisku Lumir Sedlaczek, jest na boisku Patryk Rachwał, jest także Sławomir Peszko, zatem Adrian Mierzejewski zmienił Dariusza Romuzgę. Tak, no zdecydował się ofensywnego piłkarza wprowadzić za defensywnego, bo taką rolę prawdopodobnie w tym meczu miał Romuzga. Także myślę, że to jest dobre pociągnięcie na to, żeby tego meczu nie przegrać, żeby co najmniej jakąś bramkę strzelić i być może pokusić się o remis. Szałachowski i Kazimierczak. Mitar Pekowicz, zdaje się, ma te same obowiązki, co w pierwszej połowie meczu, przynajmniej podobną pozycję. Widzimy Lumira Sedlaczka, który pewnie zagra teraz bardziej w środku z Patrykiem Rachwałem, a Mierzejewski będzie konstruował akcję lewą stroną. No w tej chwili na pewno Pekowicz spełnia taką rolę ofensywnego pomocnika, można powiedzieć. Pierwszy dochodzący do napastnika. No powiem szczerze, że nie znałem go z tej strony, że to jest taki dobrze w ofensywie grający piłkarz. Myślę, że trener mu się dobrze przygląda na treningach i widocznie spełnia jego oczekiwania do takiej kreatywnej gry na tej pozycji. Także zobaczymy, jak w tej drugiej połowie sobie poradzi, bo w tej pierwszej no za dużo ciekawych zagrań nie miał. Roger. Surma. Kazimierczak na drugą stronę boiska, ale tu bardzo czujnie Roger atakuje Nebojsę Żywkowicza. Nie było faulu. Roger ładnie jeszcze zmylił Rachwała. Teraz zagrał chyba trochę w ciemno na partnera, który miał być w założeniu Brazylijczyka z drugiej strony. Tak, ale myślę, że chciał zewnętrzną częścią stopy zagrać tutaj do środka. No ewidentnie mu zeszło na szpic i stąd to takie niecenne zagranie. Grzegorz Bronowicki. Burkhardt. Szala, Rachwał i znowu out dla Legii. Burkhardt, ostro atakowany przez Pekowicza, ale bez faulu. Sedlaczek,
Obajdin. Mierzejewski. Lumier. Złości wykonał taki gest ramionami na znak tego, że nie widzą go partnerzy. No rzeczywiście pchali się uparcie tą lewą stroną boiska i nic nie osiągnęli. Tak, ale zauważyłem taki moment, że Legia na przykład przegrała tą piłkę na wysokości 16 Wisły Płock, ale dobrze się zorganizowała i od razu się wróciła, także bardzo dobrze potrafi wrócić na swoją połowę. Szałachowski na Włodarczyka, ale zdążył z interwencją Neboisa Żiwkowicz, teraz Mitar Pekowicz i jest rzut wolny dla Wisły Płock. To jest starcie Pekowicza z Musą Łatarą. No, trafił swój na swego, możemy powiedzieć. Obaj dysponujący dużą siłą fizyczną. Ale w walce o piłkę poszkodowanym okazał się Mitar Pekowicz. Roger. Giełbowicz. Pędzi do piłki Burkhardt, ale bliżej do niej ma Belada. Znowu Żarko Belada, Włodarczyk, piłka w boisku, Belada musi naprawić swój błąd, zagrywa do Wierzchowskiego, a ten za boczną linię. Tak, Legia gra tą samą taktyką, co w pierwszej połowie, nie cofa się, ofensywnie gra, atakuje przeciwnika na jego połowie, próbujemy odebrać piłkę. Włodarczyk na spalonym. I właśnie rozwijać jakieś właśnie takie składne akcje, atak pozycyjny. Na tej trudnej płycie naprawdę im to wychodzi w miarę poprawnie. Szukają tych prostopadłych piłek właśnie tak jak teraz. No jak widzimy tutaj chyba offside'u, choć może minimalny offside był w momencie podania. Ale myślę, że to jest sposób na jakieś stwarzanie doskonałych sytuacji pod bramką. Teraz dym w dużej mierze przesłonił nam to, co dzieje się na boisku. Mitar Pekowicz. Fatalne zagranie na lewą stronę. Można to było zrobić znacznie, znacznie lepiej. No cała akcja zapowiadała się naprawdę fajnie. Widać, że Pekowicz tutaj udało mu się wygrać pojedynek w środkowej strefie, ale to ostatnie dośrodkowanie, czy przerzut, czy nie wiadomo co to było, no już mu nie wyszło. Od bramki Fabiański. I Wierzchowski. Zatem akcja od bramkarza do bramkarza. Teraz pokazujemy, jeśli chodzi o szeroki kadr, Państwu ten mecz trochę inaczej, bo z tej prawej strony, gdzie jest mnóstwo kibiców, są także nasze stanowiska komentatorskie i kamery. No nie da się tego robić tak, by Państwo widzieli, co dzieje się na boisku. Kazimierczak. Apel speakera, który ma na celu uspokojenie atmosfery, bo nie jest tutaj bardzo spokojnie. Na stadionie i wokół stadionu w Płocku są w pełnej gotowości policjanci, także pracownicy ochrony. Można powiedzieć taki trochę włoski mecz, Tomek, gdzie dużo się dzieje nie tylko na boisku. Tak, ale dobrze, że nie ma mgły, bo ta mgła z tym dymem prawdopodobnie mecz by został na parę minut przerwany, a tak to myślę, że troszkę wiatr to przewieje i zaraz będą dobre warunki. Sedlaczek po nogach przeciwnika, był nim Łukasz Surma. W ataku Legia, zagranie na prawą stronę, ale też włączył się w to jeden z piłkarzy Wisły. Bronowicki. Szala. Musa Łatara. Długa piłka na pogranicze pola karnego. Był tam Szałachowski, ale dobrze interweniował Belada. Teraz i teraz widzimy właśnie taki fragment gry, gdzie Legia naprawdę się nie cofa. Dobrze zagęszcza tą strefę, gdzie jest piłka. Odzyskuje te piłki i właśnie stara się zagrozić. Naprawdę Wiśle Płock jest ciężko jakąś składną akcję wyprowadzić z własnej szesnastki, można powiedzieć. Piłka po nogach Patryka Rachwała. Akcja Grzegorza Bronowickiego. W efekcie tego wszystkiego mamy rzut rożny dla Legii. 54. minuta, wciąż goście z Warszawy prowadzą 1-0. Widzimy następnego gracza Wisły, który przygotowuje się do wejścia
na boisko to jest właśnie Robert Styranowski, o którym już mówiliśmy na wstępie tej transmisji. Zatem dostanie swoją szansę w meczu z Legią. Rzut rożny już wykonany. Popatrzmy. Pekowicz, Włodarczyk i Wierzchowski. No miał taką kontrującą piłkę Piotr Włodarczyk. Nie jest to łatwa piłka. No, jak widzieliśmy, Burkhardt zrobił doskonale wcześniej, czyli piękną bramkę. Chodzi mi o bramkę z Odrą Wodzisław, taką kontrującą uderzył. No tutaj Piotr Włodarczyk nie udało mu się tak dokładnie trafić, ale całą akcję po stałym fragmencie zakończyli strzałem. Pekowicz pokazuje, że Bronowicki zagrał piłkę ręką, ale sędzia pozostaje niewzruszony. Szala zbiega do prawej strony. Szałachowski, bardzo dobra interwencja Magdonia. Właśnie teraz będziemy mieli zmianę. Taka jest gestykulacja sędziego głównego, pana Marka Ryszka. Właśnie Robert Styranowski gotowy do wejścia na boisko. Mitar Pekowicz opuszcza plac gry. Tak, myślę, że to jest dobra decyzja sędziego. Pekowicz, no nie pasuje mi jako taki ofensywny pomocnik. Może ten młody chłopak Styranowski, tak jak tutaj go dookoła wszyscy kibice nam go zachwalali. Zobaczymy przez te 40 minut niespełna, w jaki sposób nam się zaprezentuje, ale teraz już widzimy ustawienie bardziej ofensywne, dwóch bardziej ofensywnych piłkarzy, Obajdin i ten Styranowski. Myślę, że Wisła będzie starała się o niespodziankę. Uderzenie Burkharda z rykoszetem, walczy jeszcze Roger Guerreiro, wysoko podniósł nogę Brazylijczyk, ale był daleko od rywala. Myślę, że wolno było mu to zrobić w tej sytuacji. Jeszcze raz rzut rożny dla Legii. Uderzenie Włodarczyka, za szybko ta piłka trafiła w kozioł, dlatego, bo no niedokładnie uderzył piłkę, nie tak jak trzeba. No źle trafił ją po prostu, była okazja naprawdę na lepsze zakończenie tej akcji, ale jak wspominałem, naprawdę nie jest to łatwa, kontrująca piłka po koźle, ale jak wiemy, można to było lepiej skończyć. Robert Styranowski, numer 23, jeśli chodzi o Wisłę Płock, 52 minuty z Wisłą Kraków, cały mecz z Arką Gdynia, 11 minut z Lechem Poznań, to w sumie składa się na 102 minuty, które do tego meczu spędził na boisku młody piłkarz Wisły Płock, Peszko. Chciałbym blisko. Teraz zauważyć taką sytuację, Wisłę Płock, dużo ofensywnych piłkarzy, którzy grają, Peszko, Styranowski, Obajdin, oni są fizycznie nie za dobrze zbudowani, że tak powiem. Ale zobaczymy właśnie ten pojedynek z Łatarą, z Czoto, z Szalą, z silnymi piłkarzami, jak oni w tej grze ofensywnej i Sedlaczek również też ofensywny piłkarz, jak oni sobie będą radzili w tych pojedynkach 1-1. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, pewnie chwycił piłkę Łukasz Fabiański. Próbował dojść do piłki Włodarczyk, Belada, Szałachowski przez chwilę stracił orientację co do tego, gdzie jest piłka, Żarko Belada, ale jednak sobie poradził. Myślę, że stoper nie powinien dopuszczać do kozła, bo kozioł naprawdę robi cuda i tak jak widzieliśmy, Szałachowski mógł z tego skorzystać i Belada mógł popełnić błąd, aczkolwiek dobrze tą całą akcję zakończył i wybił piłkę. Szala, kolejna długa piłka, Szałachowski, do niej nie dojdzie, Wierzchowski. Niepokoi w dużym stopniu obronę Wisły Płock Sebastian Szałachowski. Co chwilę zrywa się do biegu na pełnej szybkości. Stara się wyskakiwać za plecy obrońców Wisły Płock po tych długich zagraniach pomocników, także często obrońców Legii. Sedlaczek. No to było podanie, które kazało wrócić Sławomirowi Peszce wiele metrów w stronę środkowej linii boiska. Tyle dobrego dla Wisły Płock, że wciąż ma futbolówkę. Żiwkowicz. No teraz pozwolił na kozioł Musa Łatara. Tak, ale był to taki kontrolowany kozioł, że tak powiem, żeby ją dobrze wybić, musiał po prostu dać ten kozioł tę piłkę zrobić. Żiwkowicz. Łatara zostawił piłkę i Fabiański. No Fabiański nie omieszkał teraz przekazać kilku bardzo zwięzłych, bardzo mocnych, jeśli chodzi o słowa uwag, w stronę Musy Łatary. Szala.
ostro atakowany przez Mierzejewskiego. Dużo energii w tym pomocniku Wisły Płock, odkąd pojawił się na boisku, ale teraz przekroczył przepisy. To jest właśnie ten moment. Ewidentnie zahaczony prawy obrońca Legii. Szałachowski ładnie się odwrócił. Włodarczyk! Będzie rzut rożny dla Legii. Tak, Szałachowski ładnie tutaj przyjął piłkę na siebie, odwrócił się, wyszedł na pozycję, zagrał prostopadą piłkę do Włodarczyka. Myślę, że troszeczkę tutaj chyba się spóźnił z decyzją Włodarczyk. Myślę, że powinien jakoś, miał okazję ku temu, żeby ten strzał oddać, jakoś tak zwlekał, próbował kiwnąć, ale piłki nie stracił, wybaczył stały fragment, rzut rożny. Myślę, że Legia w tym fragmencie jest bardzo dobra, także kolejna szansa przed Łatarą i Czoto na gola. Kiełbowicz, głęboko dośrodkowana piłka, taka trochę nieprzyjemna dla obrońców, bo ginąca im z oczu na niskim poziomie, ale legioniści tej akcji nie zakończyli strzałem. Magdoń. I znowu od autu Legia. Bronowicki, Burkhardt, wysoko podskoczyła mu piłka, od razu skorzystali rywale. Jeszcze raz Magdoń, wyraźnie przeskoczył Włodarczyka. Zagranie, no ale nie do Sławomira Peszki, a do Dixona Czoto, a była to okazja do tego, by zrobić szybką kontrę. Tak, teraz mieliśmy taką pokaz indywidualnych umiejętności Rogera. Naprawdę był pod presją trzech piłkarzy, potrafił ładnie tutaj zastawiać tą piłkę, zblokować. Ciężko mu było ją zabrać, ale w końcu udało mu się piłkarzom Wisły tą piłkę wybić, ale bardzo mi zaimponował piłkarz tym swoim przytrzymaniem piłki w środkowej strefie. I Piotr Włodarczyk opuszcza teraz boisko. To jest jego uderzenie jeszcze z pierwszej połowy spotkania, wyłapane przez Wierzchowskiego, a na boisku jest już Marcin Klat, zawodnik z numerem 22. Dwa do tej pory, cztery gole w Orange Ekstraklasie w tym sezonie dla Legii Warszawa. Trzy w meczu GKS Bełchatów Legia, wygranym przez Legię 3-0, gdy już ludzie zaczynali zapominać o tym hat-tricku Marcina Klata, no to strzelił właśnie gola Wiśle Płock. Tak, teraz mieliśmy ładną dwójkową akcję Burkharda z Rogerem. Po brazylijsku, można powiedzieć, zagrał Burkhardt do Rogera, pięknie, piętą. Zobaczymy, czy będziemy mieli replay. Godna uwagi, tutaj kibice mają pretensje, że sędzia odwizał rzut wolny, ale był to taki po prostu, o, widzimy, piękna siatka, klepka, i wcześniej był faulowany, także myślę, dobra decyzja sędziego. A my teraz mamy krótką rozmowę z Piotrem Włodarczykiem. Ta rozmowa będzie za chwilę, bo akurat Piotrek Włodarczyk poszedł założyć kurtkę, więc ja myślę, że po wykonaniu rzutu wolnego wrócimy tu na płytę boiska. No to wrócimy, stanie się tak jak mówisz, Aldona, dośrodkowanie Rogera Greiro, ale wybita piłka z szesnastki Wisły Płock. Kiełbowicz teraz niezbyt przekonująco, Peszko, atakował go Roger, potem doskoczył Łukasz Surma, no i to przyniosło efekt. O, teraz mamy właśnie dokładny replay, założenie tak zwanej siatki naprawdę na podeszwie. Tak, i tutaj starał się biec i był spychany do dołu przez Rechwała, także myślę, bardzo ładna akcja Marcina Burkharda. Wojciech Szala z autu. Szałachowski. Mierzejewski daleko w stronę Styranowskiego. Jest to Bajdin. Mierzejewski urwał się swojemu rywalowi. Mierzejewski, jest dośrodkowanie w pole karne. Wrócił dobrze Marcin Burkhardt. Tak, ale widzimy, że już jak przed Mierzejewski, te jeden na jeden potrafi wygrać, zrobi zagrożenie na boku i myślę, że to jest dobra decyzja, żeby starał się jakoś zagrozić bramce Legii. Druga próba uzyskania krótkiej wypowiedzi Piotra Włodarczyka. Teraz już Piotr Włodarczyk jest przy mnie. Kibice zadają pytanie, kiedy Piotrek Włodarczyk się przełamie, kiedy wróci do dyspozycji z okresu przygotowawczego, bo znowu bez gola w meczu kolejnym. No, zgadza się, nie udało się strzelić, ale... To ja już powtarzam cały czas, najważniejsze, że wygrywamy na razie i myślę, że uda się jeszcze jakąś strzelić bramkę, żeby nie było zbyt nerwowo i wywieźć 3 punkty stąd. No właśnie, 1-0 to taka bardzo skromniutka zaliczka, żebyście te święta spędzili w wesołym nastroju, mając tą 4-punktową przewagę nad Wisłą Kraków.
Zgadza się. No tak jak powiedziałem, no mam nadzieję, że uda się jeszcze coś strzelić, żeby ten wynik był troszeczkę lepszy, żeby, tak jak mówię, w końcówce nie trzeba było się denerwować i żeby święta były spokojne. Dzięki wielkie. Halo, komentatorzy. Dziękujemy bardzo. Wisła Płock właśnie próbuje rozpocząć atak pozycyjny na swojej połowie boiska. Nie przychodzi to podopiecznym trenera Józefa Czaplara łatwo i to możemy powiedzieć, mając na myśli całe to spotkanie. Tak, ale myślę właśnie, że piłkarze Wisły powinni dołem rozgrywać tę akcję. Są fizycznie troszeczkę mniejsi, także łatwiej im będzie tutaj dołem ogrywać piłkarzy Legii niż górą, gdzie myślę, że mają zdecydowaną przewagę. Klat do Szałachowskiego, ale to było mocne podanie i też mocno odskoczyła piłka Sebastianowi Szałachowskiemu. Żywkowicz, długa piłka w poszukiwaniu Styranowskiego. Aut dla gospodarzy. Peszko zostawia piłkę Żywkowiczowi. Ale teraz potrzebny jest ruch. Takie chyba hasło zresztą dochodzi z ławki trenerskiej Wisły Płock. No bardzo, bardzo łatwo tak bez namiętności tracą tę piłkę zawodnicy Wisły. Klat, szczęśliwie, bo szczęśliwie, ale jednak ograł Beladę. Teraz Belada go goni. Klat i chorągiewka w górze. Na spalonym Szałachowski. Tak, tutaj tą piłkę prowadził Klat, ściągnął, ciągnął, skakała mu. Chciał szybciej na pewno zagrać, no ale nie był w stanie. Aż w końcu jak zagrał, to już było za późno i był offset. Sedlaczek, Kazimierczak, Mierzejewski, Sedlaczek. Ładnie teraz wędruje piłka między piłkarzami Wisły. Świetnie uwolnił się Styranowski na pełnej szybkości, ale kapitalnie interweniował Dixon Czoto. Tak, kapitalnie się dwójka środkowych obrońców uzupełnia, a jak jednego przejdą, to drugi od razu asekuruje. Odebrał piłkę, także naprawdę dobrze to robią. Ale właśnie Wisła tak powinna próbować rozgrywać tą piłkę. Dołem na siebie, Sedlaczek po ziemi i te pojedynki jeden na jeden wygrywać, bo widać, że ci piłkarze z Wisły potrafią jeden na jeden wygrać i w ten sposób jakoś zagrażać bramce Fabiańskiego. To jest jeszcze raz interwencja Dixona Czoto. I znowu Wisła, tym razem Musa Łatara główkował, wybił piłkę z dala od pola karnego. Kazimierczak do Rachwała. Mocna piłka na prawą stronę, ale za głęboka. Peszko i Czoto. Belada. Rachwał. Marcin Burkhardt agresywnie i skutecznie. Teraz jednak rzut wolny dla Wisły. Odepchnął Marcin Burkhardt swojego przeciwnika. Sedlaczek. Rozpędził się Lumir Sedlaczek i znowu Dixon Czoto. Tak, ładnie wygrał na środku ten pojedynek 1 na 1, ale myślę, że zwlekał z decyzją podania. Ta piłka mu później odskoczyła i ją stracił. Ale troszeczkę więcej ożywienia w tej środkowej strefie, w ofensywnej grze mamy w wykonaniu Wisły. No to nie jest to na pewno, na co by kibice liczyli jakieś sytuacje, bramki, ale na pewno jest to trochę więcej niż mieliśmy do przerwy. Mierzejewski, Styranowski, jest też z przodu Obajdin. Styranowski bez kompleksów, bardzo dobrze sobie radzi ten ruchliwy, szybki napastnik Wisły Płock. Belada, znowu niedokładnie, ale błąd popełnił też Roger Guerreiro. Rachwał zdusił tak piłkę do ziemi. Chciał skończyć z tymi kozłami, bo one w ostatnich sekundach przeszkadzały jednym i drugim. I znowu Styranowski. Tak, mówił o tej płycie w przerwie Marcin Burkhardt. Naprawdę piłkarzom na pewno przeszkadza taka nierówna płyta. Mocne dośrodkowanie. Piłka opuściła już pole karne. Z prawej strony jest Nebojsa Żywkowicz. Wraca za nim Marcin Klat. Jest rzut wolny dla Wisły. Znowu nie mamy tutaj żadnych zastrzeżeń. Teraz Klat popychał przeciwnika, będąc z tyłu. Tak, nie było to jakieś zdecydowane, wydaje się, takie pchanie, ale delikatne. Wytrącił go po prostu z rytmu. Myślę, bardzo dobra decyzja sędziego. Niepotrzebna, myślę, taka interwencja Klata, bo tutaj teraz jest zagrożenie po swoją bramką, ale na pewno trzeba pochwalić sędziego za decyzję, że się nie pomylił. Rozpoczyna się 69. minuta spotkania w Płocku. Wisła Legia wciąż 0-1. Lumir Sedlaczek. Kolejne jego dośrodkowanie. Fabiański, no teraz miał sporo kłopotów. Dobrze to było
zrobione przez Sedlaczka. Piłka spadała gdzieś tam w okolicach jednego z jego partnerów i było niebezpieczeństwo oddania strzału. Ta końcowa faza lotu piłki troszeczkę mogła zaskoczyć Fabiańskiego. Naprawdę Sedlaczek ma takie nietypowe uderzenie, jak widzieliśmy, ale Fabiański i tak w miarę dobrze to skalkulował, pomimo takiej, jakby się wydawało, niepewnej interwencji, na pewno była skuteczna. Wisła Płock teraz gra w dziesiątkę, bo od dobrych 30-40 sekund za boiskiem przebywa Styranowski. Za chwilę, tak, już będzie zgłoszony, jeśli chodzi o możliwość wejścia, Magdoni Szałachowski. Ryzykowne to były zabawy, tak to przynajmniej stąd wyglądało, ale we właściwym momencie Magdoń zdołał się odwrócić. I odwrócił się, co ważne, z piłką. Kiełbowicz przeszkodził Styranowskiemu, ten już wrócił na plac gry. Marcin Burkhardt, sporo miejsca, od razu zobaczył z prawej strony Bronowickiego. Grzegorz Bronowicki, jeden na jednego z Krzysztofem Kazimierczakiem. Efektownie to zrobił Bronowicki, jeszcze jedno kółko. I piłka pozostała w boisku, interweniował Wierzchowski, a teraz Kazimierczak zwija się z bólu we własnym polu karnym. Tak, myślę, że niepotrzebnie Bronowicki później, jak już minął rywala, zwlekał z decyzją. Chciał już chyba wszystkich kiwnąć, bo ładnie mu to powychodziło wszystko, ale myślę, z lepszym efektem dla drużyny byłoby to, jakby próbował dać strzał, bądź tak jak widzimy tu, świetnie na wykroku złapał obrońcę Wisły Płock, okiwał. Tutaj znowu takie zatrzymanie. Myślę, że niepotrzebne jeszcze raz kiwanie tego piłkarza. Wcześniej mógł dośrodkować, myślę, że z lepszym pożytkiem by to było dla jego drużyny. Marcin Burkhardt opuszcza boisko w 71. minucie meczu. Oto jego gol zdobyty w pierwszej połowie. A tego właśnie zawodnika Marcina Burkharda zmienia Aleksander Wukowicz, piłkarz z numerem 14. Mówił Marcin Burkhardt o tym, że ostatnio chorował, że nie jest w pełnej dyspozycji. Być może tym kierował się trener Wdowczyk, no bo trudno przypuszczać, że ma zastrzeżenia do gry Burkharda w tym meczu. Ja myślę, że to już taka tradycja, można powiedzieć, w ostatnich meczach. Burtar tak w okolicach 70. minuty schodzi, a wchodzi Wukowicz, bo naprawdę dużo też wnosi dla zespołu. Ostatniego zmiany były bardzo dobre. Wcześniej strzelił bramkę, później troszeczkę ożywienia wniósł, dużo takich fajnych, ofensywnych zagrań miał, także zasługuje na pewno na to, żeby występować i trener po prostu daje mu szansę, że ma szeroką kadrę, daje Burkhardtowi też odpocząć, wpuszcza świeżego i nie gorszego na pewno piłkarza. Żywkowicz. Klat i zagranie ręką piłkarza Legii. Mierzejewski. Sprytnie chciał sobie pomóc Marcin Klat, ale sędziowie bez żadnych sentymentów to wychwycili i bez żadnych sentymentów podjęli też słuszną decyzję. Peszko nie zatrzymał piłki w boisku. Ale powiem szczerze, że tutaj mam zastrzeżenia do Peszki. Niepotrzebnie tutaj chciał, żeby piłkarz do niego grał długą piłkę. Mógł wyjść do podania. Było to ryzykowne zagranie Belady i dlatego było niecelne. Kiełbowicz. Roger stracił piłkę, teraz ją odzyskał Brazylijczyk. Kiełbowicz, Roger, ładnie we dwóch to rozegrali piłkarze Legii. I Lumir Sedlaczek, który uprzedził Wukowicza. Jeszcze musi mieć się na baczności Mierzejewski. No teraz świetnie ograł Bronowickiego i natychmiast posłał długą piłkę. Ale tak trochę, powiedziałbym, piłkę przypadkową, bez patrzenia. Wiedział, że rywal go goni, że Bronowicki jest tuż. I po prostu tak by przenieść akcję na połowę Legii. Tak, to było takie typowe zagranie na wolne pole, żeby wszyscy wyszli i żeby złapać przeciwnika na jego połowie. Niepocieszony Tomasz Kiełbowicz. Arbiter zapisuje sobie jego nazwisko, bo ten piłkarz został ukarany żółtą kartką. Sławomir Peszko też zachował się niesportowo i też nie powinien mieć pretensji, jeśli
sędziowie mają obiekcje do tego jego zachowania. Roger świetnie zagrał do Vukovicia, ten zrewanżował się Brazylijczykowi, szansa dla Legii, klat uprzedzony przez Beladę w ostatniej chwili. Tak, mieliśmy kilka takich klepek po polu karnym, dosyć przypadkowo później spadła piłka pod nogi klata. Myślę, że był offside. Szałachowski nie chciał zagrywać, odbiła się od niego ta piłka. Myślę, dobra decyzja sędziego. Takie mocne wstrzelenie przez Rogera, piłka trafiła potem trochę przypadkowo pod nogi klata. A teraz kolejne ostre starcie w środkowej strefie boiska. Żółty kartonik dla Lumira Sedlaczka. Taka jest decyzja sędziego Marka Ryszka. Ładny gest czeskiego pomocnika Wisły, przeprosił swojego rywala. Był nim Łukasz Surma. Nebojsa Żiwkowicz. Uderzenie z dystansu, Fabiański odprowadził piłkę, wydaje się, że miał wszystko pod kontrolą bramkarz Legii, ale to było bardzo ładne zakończenie akcji w wykonaniu Mierzejewskiego. To można powiedzieć, że to chyba na razie najgroźniejsza sytuacja w drugiej połowie piłkarzy z Płocka. Typowe zagranie, takie angielskie, wrzutka na pole karne na Magdonia, który bardzo dobrze gra głową, strącenie piłki do tyłu, kontrująca piłka, zakończyli całą akcję strzałem, ale myślę, że tak jak widzieliśmy, Fabiański kontrolował jej lot. Styranowski nie opanował teraz piłki po mocnym podaniu partnera. Nebojsa Żiwkowicz, Mierzejewski, Sedlaczek i Kazimierczak. Jest już tam Grzegorz Bronowicki. Kazimierczak, możemy to zaobserwować, nie boi się tych pojedynków z Bronowickim, ale dużo z nich kończy się po myśli rywala. No liczy się skuteczność, no nie odwaga, myślę, że za to go trener będzie rozliczał, aczkolwiek w tych początkowych fazach na pewno jest istotne, żeby się nie bać, grać, próbować, no jak na razie, no mniej mu wychodzi niż wychodzi. Peszko. Na co trzeba zwrócić uwagę, myślę, w grze Legii. To się rzuca w oczy, że ta druga linia bardzo dobrze gra w defensywie. Naprawdę, oni zaraz po stracie są w swoich strefach. Dobrze starają się odbierać te piłki. Naprawdę ciężko jest im przeciwnikowi stworzyć sytuację, bo naprawdę Legia od razu się wraca. Jest wspierana Łukaszem Surą, który w tej defensywie świetnie tam uzupełnia, asekuruje ich jeszcze całą formacją obrony. Także ciężko naprawdę Wiśle Płock jakąkolwiek sytuację stworzyć. Przed chwilą faulowany Marcin Klat, a kilka minut temu żółtą kartką został ukarany jednak tylko i wyłącznie Sławomir Peszko. Tomasz Kiełbowicz nie. Dixon Czoto. To już 77. minuta meczu w Płocku. Wciąż Legia prowadzi 1-0 i wciąż Wisła ma bardzo duże kłopoty, żeby stworzyć sobie akcje, po których mogłaby się pokusić o wyrównującą bramkę. Czoto. Roger. Świetnie zrobił to Brazylijczyk, Vukovic i Surma. Nie było faulu na Vukoviciu. Sedlaczek teraz dopiero. Sędzia użył gwizdka. No w zasadzie można powiedzieć, że dobrze tutaj piłkarze Wisły pod tym pressingiem drugiej linii zagrali. Można mieć pretensje do sędziego, czy faul się należał, czy nie, ale cała tutaj gra w tej defensywie była dobra, starali się odzyskać piłkę i też również można powiedzieć, że Legii nie dopuszczają, można powiedzieć, do jakiejś sytuacji pod swoją bramką. Dixon Czoto, Roger. Zbyt wysoko można powiedzieć, podniósł stopę i spodziewał się, że ta piłka zrobi kozioł na tej nierównej płycie i piłka mu niespodziewanie przeszła pod podeszwą. Zmiana w drużynie Wisły, Płock, napastnik za napastnika. Czecha Józefa Obajdina zmienia piłkarz z Bośni i Hercegowiny Sead Zilic. Tak, teraz widać już zdecydowanie na dwóch napastników wyszli. Także trener Czaplar ryzykuje. Ja myślę, że i prawidłowo muszą bardziej się otworzyć, żeby próbować tu powalczyć chociaż o ten jeden punkt.
No Obajdinowi za ten występ nie można przyznać, myślę, wysokiej noty. Jako ten, który ma niepokoić bramkarza rywali, spisał się średnio, bodajże jeden strzał oddał głową w pierwszej połowie, Józef Obajdin. Kiełbowicz trafił piłką w Żdziwkowicza. Kolejny stały fragment gry w wykonaniu Legii będziemy obserwować za chwilę. Tomasz Kiełbowicz teraz ustawił się tak na zamknięcie akcji, ewentualnie strzałem, jeśli piłka zostanie wybita z szesnastki pod jego nogi. Surma i Wierzchowski na kolejny rzut rożny. Niewiele minut dzieli trenera Dariusza Wdowczyka i jego piłkarzy od kolejnego zwycięstwa w tym sezonie. No teraz nieporozumienie między Rachwałem a Wierzchowskim. Wydawało się, że Wierzchowski ma piłkę w zasięgu, a jednak główkował pomocnik Wisły Płock. Ja myślę, że tutaj można usprawiedliwić w jakiś sposób piłkarza Wisły Płock, bramkarza. No kontrolował to, wiedział, że jak jego piłkarz odbije piłkę głową, on asekurował, jakby go przeszła, to on by złapał. Także no nie do końca można tutaj posądzić o to, że źle obliczył lot. W jaki sposób się asekurował? Jeszcze raz Surma i Wierzchowski. Teraz okazja, by wyprowadzić kontratak. Wierzchowski natychmiast nogą. Z przodu jest Robert Styranowski. Jest też Wojciech Szala, który zmierza do niego. Bardzo rozsądnie zrobił to obrońca Legii. Został na ziemi. Pozwolił się rywalowi odbić od swojego ciała. No i opanował futbolówkę. Mam się niepotrzebne teraz zagranie przez Sedlaczka do tyłu. Mógłby się obrócić z piłką i jakąś ofensywną akcję spróbować, także można powiedzieć, że wracają do tego samego miejsca. Kazimierczak, Musa Łatara, Szałachowski. Wisła wciąż atakuje, gwizdek arbitra, zatem milczy Styranowski. Interwencja Czoto. No na razie za dużo sytuacji Styranowski nie miał, żeby nam się tutaj jakoś zaprezentować, ale wcześniej widzieliśmy w środkowej strefie ciekawe zagranie. Teraz widać, że dysponuje niezłym startem. Peszko, lewa noga. Miękko podciął piłkę. Nie wiem, czy to... No to musiało być wykonane z jakąś chirurgiczną precyzją, żeby perfect. Partner... To by musiało być perfekt, żeby się udało. Myślę, że no wybrał takie, miał albo tak, a albo uderzenie. No właśnie. Kontrująca piłka prawdopodobnie bardzo by daleko w trybuny mogła pójść, więc tego się bał, więc zaryzykował takiego zagrania. Tutaj sędzia tak, dopatrzył no zobaczył się spalonego. Chyba offside'u, tak, ale myślę, że ale nie, było. Nie było. Nie było, ale tego perfektu w zagraniu też nie było, także... No, miał do wyboru, albo strzał, może się uda, może nie, nie wziął tego ryzyka, bał się kompromitacji, bo to jest taka piłka naprawdę, że może zostać wygwizdany, starał się zagrać technicznie, jak gdzieś mnie nie wyszło. A powiedziałbym takie trochę minimalistyczne podejście. No właśnie, za dużo tych sytuacji nie mają, czasami te strzały życia wychodzą, więc no właśnie, mógł to się jest... pokusić, a mało czasu już mają naprawdę, żeby tutaj ten jeden punkt choćby wywalczyć. Tradycyjnymi metodami Wisła Płock nic nie jest w stanie osiągnąć, to może trzeba zaryzykować, jak ma się piłkę tak do strzału w miarę przygotowaną. No jedno trzeba powiedzieć, na pewno jak się ma sytuację przeciwko Legii, to trzeba je wykorzystywać tak jak Legia, bo jak widzimy te zespoły za dużo tych sobie sytuacji nie wypracowują w meczach przeciwko Legii. Jerzejewski, Surma, w polu karnym jest Szałachowski, stara się pomóc mu Roger Guerreiro, ale bez większego efektu. Na pewno trzeba pochwalić obydwie formacje defensywne, i Wisły Płock, i Legii. Legia zupełnie nie dopuszcza, można powiedzieć, ale również i Wisła Płock dobrze się broni. Lumir Sedlaczek, z prawej strony jest Peszko, Peszko kontra Kiełbowicz, Peszko górą, jest już Dixon Czoto, popatrzmy, niewiele brakowałoby, piłkarz Wisły Robert Styranowski opanował sobie piłkę, jednak to starcie z Musą Łatarą, no... Mocno pokrzyżowało mu plany. Zobaczmy, piłka została wcześniej z tyłu. Zilicz nastrzelił Kiełbowicza, rzut rożny. Sead Zilicz, ten właśnie zawodnik, 5 goli w tym sezonie dla Wisły Płock. No dzisiaj wielu mieszkańców Płocka sporo by oddało za 6. trafienie Zilicza w końcówce meczu z Legią, ale
No zobaczymy, czy do tego dojdzie. 84. minuta. Sedlaczek. I dobrze Rożer. Jeszcze Rachwał. Szala. Wukowicz i Pieszko, lepszy legionista. Świetne zagranie Rożera. Szałachowski ma to, co lubi najbardziej. Wolną przestrzeń zdobył już kilkadziesiąt metrów. Szałachowski zbiegł ładnie do środka. Dwóch nawet rywali, można powiedzieć, wymanewrował, ale był jeszcze Kazimierczak. Miałem takie wrażenie, że za długo prowadził tą piłkę i miał za dużo czasu na myślenie. No, sam nie wiedział, co zrobić i się troszeczkę pogubił w tym rozegraniu. Klat, Rachwał i strata piłki, jeśli chodzi o legionistę. Sedlaczek. Jeszcze raz Rachwał i już pędzi prawą stroną. Nebojsa Żywkowicz, Styranowski, opanowanie, zimna kalkulacja ze strony Dixona Czoto. Do samego końca. Na pewno jest to ostoja defensywy. Czoto z gracją to robi. Może się podobać ten piłkarz w grze defensywnej w szczególności. Rzadko się włącza w ofensywną grę, ale z pewnością trener bardziej oczekuje od niego tej gry perfekt w defensywie i z tej ten piłkarz na pewno się bardzo dobrze wywiązuje. Mamy jeszcze jedną zmianę w drużynie Legii. Weselin Djokovic, piłkarz z numerem 5, pojawi się na boisku, a opuści je Sebastian Szałachowski. Zatem będziemy mieli na boisku, jak się okazuje, wszystkich zawodników, którzy strzelili gole Wiśle Płock w pierwszym meczu. Teraz wchodzi Djokovic, jest na boisku Klat, wcześniej był Włodarczyk. A to taki zbieg okoliczności, jak widzimy, nie ma to przełożenia, bo dzisiaj gola strzelił Marcin Burkhardt, a na razie żaden z tamtej trójki nie zanotował kolejnego trafienia z tym samym rywalem. Może to zbieg okoliczności, ale może trener liczy na to, że jednemu z nich uda się tą bramkę strzelić, tak jak to było w ostatnim meczu. Z tym, że zmiana Szałachowskiego, jego zejście z boiska, wpuszczenie Djokovicza, no to nie jest zmiana 1-1. Wygląda to już na takie solidniejsze pilnowanie tego, co się dzieje na własnej połowie. No teraz mamy Marcina Klata z przodu. Z prawej strony jest Bronowicki, z lewej jest Rożer, czyli tak jak była w środku Wukowicz najbliżej tego napastnika. Można powiedzieć, że teraz Legia gra na jednego napastnika. Tak, bardziej tutaj zabezpiecza środek, żeby tutaj te ostatecznej kontry jakieś Wisła nie wyprowadziła. Także myślę, parę minut do końca, taktyczna zmiana, wzmocnienie środkowej strefy, która i tak gra bardzo dobrze, dużo przechwytów, dobrze się wraca do strefy, w defensywie sobie nieźle radzi. To jest faul Grzegorza Bronowickiego na Mierzejewskim. Z pewnością faul na żółtą kartkę. Osiemdziesiąta siódma minuta. Piłka na połowie Legii. Rożer w kierunku środkowej linii boiska. Kazimierczak. Ładne zagranie na prawą stronę. Kiełbowicz nie miał cienia szansy, by przeciąć to podanie. Peszko. Znowu odważnie, znowu optymistycznie, ale jest znowu Dixon Czoto. Tak, naprawdę ciężko jest. Jak się wygra jeden pojedynek, od razu jest asekuracja piłkarzy Legii. Podwojenie, nawet potrojenie w tym przypadku i ciężko nawet zakończyć akcję dośrodkowania. Żywkowicz. Magdoń, gwizdek sędziego. I rozpoczną piłkarze Legii. No już mało czasu na pewno Wiśle pozostało. Legia na pewno umiejętnie się broni. Myślę, że ratuje ich jakieś chyba niekonwencjonalne zagranie. 1-1 bądź jakiś piękny strzał z dalszej odległości. Bo widać, że nawet ciężko im wypracować jakąś sytuację strzelecką. Djokovicz. A teraz on oddał strzał z 40 metrów, ale umówmy się, że bez większego zagrożenia dla bramki Jakuba Wierzchowskiego. Piękne zagranie Rożera sprzed kilku minut. Trochę mniej udane Marcina Klata. Tak, ale te zagranie Rożera było przedniej marki. W każdym meczu, nawet jak go za bardzo nie widać, to ma to coś. Ma to jedno zagranie, które przykuwa wzrok, potrafi czasami naprawdę zaskoczyć fajnym zagraniem. Od bramki Fabiański. Rożer. Wukowicz. Utrzymał się Aleksander Wukowicz przy piłce.
No, ładnie chciał zmienić kierunek, tak zaskakująco, bo zapowiadało się, że zagra zaraz na prawą stronę do Bronowickiego. Takie zagrania, gdy są dobrze wykonane, sprawiają sporo zamieszania, sporo kłopotu obrońcom rywali, ale to zagranie Wukowicza było słabe i znowu Rożer. Jeszcze jeden replay tego zagrania piętą, tym razem zaprezentował nam sam Brazylijczyk. Tak, pokazał, że to nie przypadek. Wcześniejsze zagranie potwierdził takim samym zagranie teraz. Marcin Klat, bardzo agresywny atak na tego piłkarza ze strony Nebojsy Żywkowicza. I jeszcze raz to samo. No, zła decyzja na pewno obrońcy. Mógł go odprowadzić, był tyłem do bramki, a tak to spowodował to, że jest zagrożenie pod jego bramką. Stały fragment i jedna z ostatnich już szans Legii na zdobycie gola. Teraz zauważyliśmy tutaj w pobliżu naszego stanowiska coraz więcej kibiców Wisły Płock, którzy wychodzą ze stadionu. Teraz na chwilę się zatrzymali, rzut wolny, Rożer. Wierzchowski, Musa Łatara walczył do końca, ale Wierzchowski interweniował bardzo pewnie. Ładnie Styranowski. Peszko. Ale jeszcze ładnie można powiedzieć Łukasz Surma, który tak właśnie tą czarną robotę wykonuje w Legii doskonale. A teraz siatka założona Sedlaczkowi przez Rożera. Widocznie uznał Rożer, że zaczął się ten czas brazylijskiej samby. Zagrania piętą, zagrania piłki między nogami rywala. No, tych siatek już naprawdę dużo pozostawiał, można powiedzieć, piłkarzom z naszej ligi. W jednym meczu raz go tak podliczyłem, to chyba 3 razy udało mu się to zrobić. No, lubi po prostu dawać popisy. Na pewno to nie jest płyta do takich fajnych popisów, ale widać i na tej płycie też go stać na ten artyzm w piłce nożnej. Dwie minuty dolicza sędzia tego meczu do drugiej połowy. Klat teraz ładnie zatrzymał piłkę w boisku. Rożer odważnie między dwóch rywali, Rożer i słupek. To niesamowita akcja, naprawdę. Tak go chwaliliśmy wcześniej, ale teraz ni stąd, ni zowąd, nie wiadomo. Nie miał z czego uderzyć, a jednak oddał ten strzał i to bardzo blisko było, był słupek. Naprawdę świetne, 1-1, przełożenie. Tutaj już Belada zastawił nogi, żeby chyba tylko siatki nie dostać. Bardzo szybko wykonane, to cała akcja indywidualna, świetne zagranie Brazylijczyka. I znowu Rożer Guerreiro, tym razem Sedlaczek nie dał się ograć. Powiem ci szczerze, że ja na Brazylijczyków patrzę nie tylko pod kątem ich widowiskowości, ale ten piłkarz naprawdę potrafi i grać widowiskowo i skutecznie. Często ludzie patrzą tylko na tą stronę widowiskowości, zwłaszcza chyba prezes Tak, bo tylu Brazylijczyków zatrudnił, ale nie patrzy też na ich skuteczność w grze, w pomocy drużynie, czy w defensywie, czy gry z pierwszej piłki, czego właśnie Brazylijczycy bardzo kochają ją trzymać. Ten piłkarz naprawdę mi się podoba. I nawet głową strzelił bramki, także można powiedzieć full. Tak, tak. Sead Zilic, zdaniem arbitra, przekroczył teraz przepisy. Patryk Rachwał, widzimy go już nie pierwszy raz w końcówce tego meczu, mocno zniechęconego. No, Tomek, to nie jest prosta sprawa, to nie jest wdzięczne zadanie grać przeciwko Legii, spróbować jej strzelić gola, bo to jest... Niewdzięczność tej sytuacji polega na tym, że Legia, gdy ma okazję, no to natychmiast lokuje piłkę w bramce, a ten zespół, który ma doprowadzić do remisu, mam wrażenie, ma 10 razy trudniejsze zadanie. No, wynika to po prostu z dobrej gry całego zespołu w defensywie, umiejętności piłkarskich, bo piłkarsko widać, że Legia, no, tutaj jest lepszym zespołem. Też za dużo sytuacji Legia w tej drugiej połowie nie potrafiła stworzyć. Tu też trzeba pochwalić tą formację defensywną Wisły Płock, ale ona tutaj prowadzi 1-0, a nie Wisła Płock. Także Legia po prostu jest bezlitosnym zespołem. To, co ma, to wykorzystuje. I tak jak teraz wygrywa choćby 1-0, ale liczą się 3 punkty i to dla nich jest najważniejsze. Coraz bliżej są do tytułu, zostało coraz mniej meczy. Także cel swój osiągnęli, mają spokojne święta. Ostatni gwizdek sędziego Marka Ryszka z Piły zabrzmiał jakieś 20-25 sekund temu. Piłkarze obu drużyn dziękują już sobie za rywalizację, którą dzisiaj w Płocku na stadionie imienia Kazimierza Górskiego wygrała 1-0 Legia Warszawa po golu Marcina Burcharda w pierwszej części meczu. Jak się okazuje, Tomek, dzisiaj Jakub Wierzchowski nie będzie chyba bardzo hucznie, jakoś radośnie obchodził swoich urodzin 29. Za to za 3 dni Łukasz Fabiański pewnie na myśl o tym meczu lekko się gdzieś tam uśmiechnie.
No z pewnością tak, ale na pewno Wierzchowski nie może mieć do siebie pretensji za utraconą bramkę. Był bez szans po prostu przy tym uderzeniu. Legia naprawdę, jak strzela bramki, to naprawdę są one wyśmienite, nie jest to jakiś przypadkowy, są po prostu piękne. Burkhardt naprawdę dzisiaj znowu zaprezentował nam przepiękny strzał z dystansu, wcześniej z ziemi, też po koźle, z woleja w Wodzisławiu i teraz również piękny wolej. Bardzo ładna bramka. Legia wygrywa 8 z rzędu mecz rozegrany w 2006 roku. 8 zwycięstw, 0 remisów i 0 porażek. Już zostało pokonane, pobite to osiągnięcie sprzed dwóch sezonów, gdy między 12 a 18 kolejką sezonu 2003-2004 Legia wygrała 7 meczów. Teraz tam jak będziemy szukać, kiedy była pasa 8 zwycięstw. Jaki rekord znowu Legia wyrównała dzisiaj. Roger, dziękuję za wsparcie kibicom Legii. A my teraz...